Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Skubala.
Jestem przedstawicielem grupy społecznej pod nazwą Zjednoczeni, którzy są dzisiejszym organizatorem tego wydarzenia. Spotkanie ma temat Porozmawiajmy o Polsce, moi drodzy. Jeszcze taki drobny komunikat. Moi drodzy, mam gorącą prośbę o wsparcie protestujących rolników, którzy, jak wiecie, będą 27 lutego w Warszawie protestowali. Proszę was, zjednoczmy się razem. Nie przyglądajmy się biernie na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Jest to bardzo ważna chwila w historii naszego narodu. Tak myślę. Jestem przekonany. Witam państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z naszym gościem Witoldem Gadowskim. Tak jak kolega powiedział wcześniej, organizatorem jest grupa Zjednoczona. Grupa oddolna ludzi, którzy, dla których wartości Bóg, ojczyzna, rodzina są najważniejsze. Dla których patriotyzm to nie tylko patriotyzm taki, który jest patriotyzmem na sztandarach, ale też takim patriotyzmem gospodarczym. Nasza grupa to ludzie zjednoczeni w tym działaniu. Do naszej grupy należą pani Marlena Buzia, radna miasta Siedlce. Pani Zofia Zacharczuk. Ja, Jarek Michalczyk. Oddaję głos naszej koleżance. Zapraszam. Dziękuję, Alek, za głos. Dziękuję, Adam. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ależ tu dużo jest ludzi. Cudownie, piękny dzień. Cieszymy się wszyscy bardzo. Tutaj już koledzy przedstawili, w tej chwili jest 3 osoby z organizatorów. Ja tak naprawdę jestem osobą, która wspiera tą inicjatywę. Inicjatywa jak najbardziej słuszna, prawidłowa, bo tak powinno być, bo ludzie się powinni jednoczyć. Stąd i też moja osoba, bo tego typu działania oddolne są mi bardzo bliskie sercu. Szanowni państwo, ten utwór, który pojawił się na samym początku, to utwór Witolda Mikołajczuka, znanego też pod kryptonimem Witold Muzyk Ulicy. Witold niestety opuścił ziemię, już go nie ma między nami. Utwór dlatego taki, że powoduje taką chwilę zadumy i takiego, można powiedzieć, takiej zadumy, refleksji nad tym, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Bardzo wyraźny utwór. I ten utwór dlatego postanowiliśmy państwu włączyć, żeby wprowadzić też taką atmosferę do naszego spotkania z naszym gościem, panem Witoldem Gadowskim. Zapraszamy serdecznie. I o tą niezależność najbardziej nam w dniu dzisiejszym nie tylko chodzi. Ja tylko w kwestii organizacyjnej powiem, poproszę państwa, to tak, osoby, które tutaj były wymienione jako organizatorzy, bardzo chętnie po spotkaniu porozmawiają z państwem, możemy się telefonami wymienić. Będzie puszczona lista, jeśli ktoś ma ochotę wpisać się, to poprosimy, będzie kontakt ze strony organizatorów. Druga kwestia jest to bardzo kwestia przyziemna, finansowa. W związku z tym, że jest to ruch oddolny, organizatorzy bardzo proszą o wsparcie finansowe. Puścimy tutaj takie przepiękne pudełeczko przez dzieci zrobione. Co tam kto może, to niech po prostu wrzuci.
Od razu tutaj powiem, że nasz szanowny gość absolutnie jest z nami dzisiaj bez żadnej gratyfikacji finansowej. Jest zupełnie nieodpłatnie. To, co tutaj znajdzie się w pudełeczku, to na pokrycie kosztów. Jeśli zostanie jakakolwiek nadwyżka, to po prostu będzie to na organizację kolejnych wspaniałych spotkań. Panie Witolcie, cieszymy się bardzo, że jest Pan dzisiaj tutaj z nami. Oddaję głos. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. A raczej szczęść Boże. Tak się wspomina w naszej Polsce. Ja jestem jeden, który tak się wita zresztą. Głąb, bo teraz muszę zrobić zdjęcie z wami, przecież cały czas mówią, że ten wal jak jeździ i z duchami się spotyka. No to znowu niech zobaczą. Ilu jest w Polsce wariatów chorych na Polskę? Ile jest duchów? Fajnie. Na szczęście jeszcze jestem tym Witkiem, który jest na ziemi. W odróżnieniu od tego, o którym już Państwo mówili. Moi koledzy. Raczej nie koledzy, ale no, znajomi. Krakowscy, warszawscy. Mówią, wycierający sobie tyłki po modnych knajpach i studiach telewizyjnych, mówią, to jesteś taki jakiś mitoman, wariat, jeździsz gdzieś do jakichś woli rębkowskich, garwolinów, po co nam w ogóle jeździć? Mówię, no po to, żeby zobaczyć Polskę, żeby rozmawiać z Polakami. Jacy tam Polacy są? Polacy są na krakowskim przedmieściu, czy na innych modnych deptaczkach, albo no, w Wilanowie. No, tam są Polacy. A tam to co? Jakieś wsioki. Wsioki. No to ja też jestem wsiokiem. Jestem wsiokiem z Zakopanego. I czuję, że Polska jest właśnie na wsi, na zaścianku, na prowincji. I z tego wynika to, co najlepsze jest w Polsce. I z zaścianków, z Ciemnogrodu, z prowincji wyjdą ludzie bronić Polskę, jak będzie potrzeba. Bo to modne towarzystwo się rozpierzchnie. Nas ich nie będzie. Będą już zupełnie gdzie indziej, mając w ustach zupełnie inne frazesy. Mówili też, jedziesz tam, to tam 5 osób na krzyż przyjdzie. No proszę, 5 osób na krzyż. To duży krzyż. Chciałem powiedzieć, zacząć od tych spraw aktualnych, ale powiem też tyle. Kiedy wydałem swoją pierwszą książkę, jak mnie wyrzucili z telewizji publicznej, po raz pierwszy, nie, drugi, po raz drugi jak mnie wyrzucili z telewizji publicznej, powiedziałem sobie, już nie będę pracował w żadnych mediach publicznych, bo to nie są media publiczne, tylko partyjne, tak czy owak. I napisałem pierwszą książkę, zacząłem jeździć po Polsce i zaczęto mnie pytać, dlaczego pan nie bierze honorarium za występy? Ja mówię, bo ja też chcę się przyłożyć do tego, żeby popalić dziadowski rząd. Wtedy był pierwszy rząd Tuska. No, minęło ponad 10 lat, kilkanaście lat minęło. Ja dalej jeżdżę i dalej chcę opalać rząd. I znowu Tuska. Ale wcześniej był rząd, z którym też się wadziłem. Morawieckiego, który nie uważałem za swój. Przynajmniej nie wszystkich tam uważałem za swój. To takie tło. A ze spraw aktualnych. Zacząłem się zastanawiać nad tym, dlaczego w te pędy do Warszawy przyjechała pani von der Pfizer, znana jako von der Leyen. Ja ją von der Pfizer nazywam, bo to jest skorumpowana kobieta, która naraziła całą Europę na szwank, zakupując od Pfizera 2,5 miliarda szczepionek. Nie wiadomo w jakiej procedurze. Bo my uważamy, że tam w Europie to są czyścioszki. Tak, oni mają czyste, białe kołnierzyki. Ale w środku są brudni korupcją, nieprzejrzystymi układami i draństwem. Przykład tej pani Ewy Kaili. To jest tylko przykład, ale zobaczcie, jak powitali Karpińskiego, jak tylko wyszedł z aresztu. Przyszedł do Parlamentu Europejskiego jak swój, Sharon Bruder od razu. Więc zacząłem się zastanawiać,
Po co ta baba przyjechała do nas? I zrozumiałem, przecież nie zmieniono żadnego systemu sprawiedliwości, który jest systemem niesprawiedliwości. Przecież nic nie zmieniono. Żadnego kamienia milowego nie przetoczono. A pieniądze są. Dlaczego? Ponieważ te pieniądze miały obalić poprzedni rząd, to wiemy. Ale co mają załatwić te pieniądze teraz? Te pieniądze teraz mają zatkać, cytat, gębę rolnikom. To są pieniądze na przekupienie rolników, żeby odstąpili od protestu. Tylko drodzy rolnicy, jeżeli tu jesteście, jeżeli będzie nas słuchać, to są transmisje czy nagrania, wiedzcie o tym, że oni was teraz przekupią, ale za parę miesięcy przecież te problemy dalej będą i wtedy was zniszczą, bo jeden po drugim. Oni boją się tego, że jesteście teraz w kupie, jak to się mówi. Że jesteście razem, że jest was dużo i że macie siłę. Ale każdego z was zatuszą osobno. Ponieważ wyrok na polskie rolnictwo jest już wydany. Nie ma być 1 500 000 producentów rolnych, przedsiębiorców, którzy mogą protestować, jak widać, mogą zatrząść rządem, tylko ma być 100-200 oligarchów, którzy przejmą tą ziemię. Doprowadzi się do bankructwa przedsiębiorców rolnych, odbierze im się na licytacjach ziemię i przekaże do agroholdingów, jak to ma miejsce na Ukrainie. Dziś blokując ten brudny towar z Ukrainy, nie blokujemy żadnych Ukraińców, którzy walczą z Rosją. Nie dajcie sobie tego wmówić. Nie dajcie się szantażować emocjonalnie. Oni walczą i giną podczas, gdy oligarchowie korumpują Unię Europejską i załatwiają swoje brudne sprawy. To wielkie korporacje zachodnie i oligarchowie dziś lobbują, kupują media, kupują polityków, kupują urzędników Unii Europejskiej, żeby załatwić dla siebie jeszcze większe pieniądze. Żeby kupować potem willę Węguna, żeby kupować na Costa del Sol, czy na Lazurowym Wybrzeżu we Francji, gdzie bardzo lubią przebywać. To nie są żadni Ukraińcy. Pierwszy z brzegu przykład. Jednym z największych importerów zboża do Polski jest firma Złote Ziarno. Z takim punktem przeładunkowym w miejscowości nomen omen Wólka Żydowska. To już pokazuje kierunek. Na czele tej firmy stoi Borys Pogorile, no czysty Ukrainiec. Współwłaściciel agroholdingu, facet eksportujący z Ukrainy setki tysięcy, jeżeli nie miliony ton oleju i ziarna. To idzie przez Polskę i polskie porty. Czy coś z tego mamy? Niewiele. Wszystko się opiera na korupcji, przekupywaniu mediów także, żeby milczały o tym wszystkim. I dlatego ci moi znajomi koledzy dziennikarze, którzy wycierają tyłki w warszawskich studiach i w modnych lokalach, guzik wiedzą o Polsce. Wiedzą tyle o Polsce, na ile pozwolą właściciele ich mediów, którzy ich opłacają. Niczym nie różni się jakiś wojewódzki, który jest zwykłym klaunem, od jakiegoś prezentera dzisiejszych telewizji publicznej, TVN-u. Niczym się nie różnią. To takie same klauny, tylko dobrze opłacane. Jeżdżące modnymi samochodami. I pracowicie odcinające swoje korzenie. Wstydzące się swoich mam i babć ze wsi. One przyjeżdżają tylko pilnować dzieci do miasta. Tak? Bo tatuś i mamusia są zajęci robieniem kariery. Na dzieci też nie mają czasu. Tylko pieseczki i kotki wożą w wózeczkach. Pojedźcie sobie do Wilanowa jak do zoo. Jak do zoo się wybierzcie. I patrzcie, co oni tam wyprawiają. Jak się ubierają, co gadają i co robią. To jest bardzo pouczająca wycieczka. Lepsza niż do zoo, naprawdę.
Zobaczcie tą fajną Polskę, która wybrała Tuska i tą bandę, żeby nas okupowała teraz. To jest fajna Polska. Mógłbym tak długo zrzędzić, ale rzecz nie w tym, bo dobrze wiemy, jak jest. Postanowiliśmy stworzyć ruch obrony Polaków i wprawiliśmy we wściekłość wszystkich. Z jednej strony tych fajno Polaków, bo oni z nas drwią, kpią, mówią o nas buraki, chamy, nawiedzeńcy, a z drugiej strony tych, którzy mają monopol na patriotyzm. Tylko ich patriotyzm to jest patriotyzm Prawa i Sprawiedliwości. Kto nie popiera Prawa i Sprawiedliwości, kto nie jest patriotą Prawa i Sprawiedliwości, nie jest patriotą. Mają monopol. Co powie Jarosław Kaczyński, to jest patriotyczne. Jak ktoś się sprzeciwi, jest ruską onucą albo nie patriotą. Na mnie to nie robi wrażenia, bo ja dość długo ich popierałem i nie za wiele. Jeszcze w wyborach prezydenckich prosiłem, żeby głosować na Andrzeja Dudę. No, ale pamiętajmy, że w drugiej turze był Trzaskowski. Wyszło tak lepiej niż mogło być. No, wyobraźcie sobie, co było, jak był Trzaskowski. Przecież tęczowe flagi ukraińskie spowiłyby cały pałac prezydencki. Teraz przynajmniej mamy tylko ukraiński. Tylko, że no cóż, Andrzej Duda okazał się Andrzejem Dudą. Nie Andrzejem Wielkim. Ale trudno wymagać, żeby ludzie dorastali tak nagle i szybko. Obiecywałem wtedy, że po wyborach wygranych przez Dudę, a tak robiliśmy badania, że dostał dzięki temu mojemu naginaniu was wszystkich do głosowania na Dudę, dostał no około 300 tysięcy głosów. A wygrał 400, nie? Więc większą część tej przewagi mu załatwiły, mówię to skromnie. I co? Potem, mając tam kolegów z Krakowa, bo to wszystko jest ekipa krakowska, poprosiłem o wywiad. Bo obiecałem wam, że zrobię wywiad, w którym zadam pytanie o aneks poezji, o konstytucję, o rozliczenie komunistów, o oczyszczenie gospodarki, no wiele rzeczy. Co? I tego wywiadu nie było. W zamian za te ponad 300 tysięcy głosów uzyskałem milczenie, bo nawet nie miał odwagi odmówić. Jak mówię, mój znajomy, byliśmy na ty. Byliśmy, bo nie jesteśmy, bo teraz już to nie jest nikogo. Nie jestem małostkowy, tylko tłumaczę się wam z takich rzeczy publicznych. Natomiast dziś sprawą najważniejszą jest obrona rolników. Jeżeli mamy tworzyć spontanicznie, na zasadzie żywiołu, ale także porządkując ten żywioł trochę, ruch obrony Polaków, to jest paradoksalne, żeby w 24 roku robić ruch obrony Polaków w Polsce. Przed czym, tak? Oni pytają, śmieją się, przed czym tych Polaków chcecie bronić? Zaraz powiem przed czym. Ale dziś ruch obrony Polaków to jest ruch obrony rolników. Bo to, o co walczą rolnicy, to jest nasza wspólna sprawa. Tu trzeba solidarności i wsparcia, żeby oni nie upadali na duchu. Bo jednak trwanie na granicy w zimie jest bardzo trudne. I można upaść na duchu. Jeszcze przy ataku mediów, które nie są polskie albo nie prezentują polskich interesów, przy obecności coraz większych jednostek policji, przy nacisku bandytów z Ukrainy, to bardzo trudne. To wymaga dużego hartu ducha. I z tym musimy się pogodzić, że ci ludzie muszą mieć wsparcie z naszej strony. I powinniśmy jeździć na granicę i będziemy jeździć. Będziemy organizować tak, żeby przedstawiciele ruchu obrony Polaków jeździli na granicę. Żeby się spotykali chociaż z rolnikami, bo to ważne. Żebyśmy się mogli wspólnie pomóc. I teraz pytanie, przed czym bronić Polaków? Po pierwsze, przed zabieraniem nam Polski.
Bo jeżeli wszędzie, na urzędach, a wczoraj wyłączyłem telewizję, bo na każdym programie była ta dziwna kombinacja kolorów, która nie jest flagą polską. Wszędzie. To jest niedopuszczalne. Za nasze pieniądze robi się promocję obcej ideologii, obcego państwa, jakiekolwiek ono nie było. Wszędzie wiszą niebiesko-żółte flagi. To nie są flagi polskie. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby one tu wisiały. Nie dlatego, że popieramy ruskich, czy będziemy się uginać przed Putinem, bo to jest inna sprawa. Putin jest wrogiem Polski. Tylko dlatego, że tu jest Polska i są flagi biało-czerwone. I barwy biało-czerwone. I proszę was, gdzie jesteście, naciskajcie, żeby pościągali te szmaty. Żeby więcej nie było tu obcych flag. Bo to jest obrażające dla Polaków. I oni wtedy zapominają, że są tu gośćmi. My jesteśmy gospodarzami, a Polska to jest kraj Polaków. Codziennie muszą to słyszeć. I nie bójcie się oskarżeń o ksenofobię, o zaściankowość i Bóg wie o co jeszcze. Zaraz będą krzyczeć, że antysemityzm, bo blokujemy oligarchów ukraińskich, a to rzeczywiście no, w większości ta nacja. Więc wysypywanie zboża jest antysemityzmem praktycznie. Rzeczywiście. Więc mówię radykalnie, ale musimy w sposób godny, obywatelski, korzystając z naszych praw, doprowadzić do zdjęcia flag ukraińskich z polskich budynków publicznych, z miejsc użyteczności publicznej. Bo to jest obcy kraj. Czy widzicie flagi biało-czerwone na Ukrainie? Są tam jakieś flagi? Nie. Są. Czerwono-czarne. Czerwono-czarne. Tak jak w mieście partnerskim Karwolina w Brodach. Wystarczy pojechać i zobaczyć, tak? Jakie tam są flagi. Jakie ulice. Więc skoro... A jest to naród, który miał ponad 80 lat komunizmu, w którym zanikł taki podstawowy etos, który musi być uczony z powrotem normalnych zachowań. Kto ich będzie uczył, jak nie my? Nasze władze ich nie nauczą, bo nasze władze położyły się w geście poddanego psa, wystawiły gardło i mówią, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Nie jesteśmy. I nie będziemy. Będziemy ich tu gościć, będziemy im pomagać jak ludzie ludziom, ale nie jesteśmy żadnymi sługami narodu ukraińskiego. I nie pozwolimy na to, żeby okradano nas, Polaków, tylko po to, żeby dawać pieniądze Ukraińcom. Bo to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe. Po prostu. To są zagrożenia dziś. One spotykane są na każdym kroku. Chcą nam zamknąć buzię, mówiąc, nie wolno takich rzeczy mówić, to jest niepoprawne politycznie. No i co z tego? Jeżeli to jest prawda. Prawda jest smutna, trudna, ciężka do przyjęcia. A taka jest. Inna nie będzie. I teraz jest kwestia naszego wyboru. Czy chcemy żyć respektując taką prawdę, czy bujając się w słodkich kłamstwach. Ja nie chcę żyć w kłamstwie. Ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I chcę, żeby moje dzieci żyły w dobrym kraju. Dlatego, mając już 60 na karku i myśląc sobie, teraz to ciepłe bambosze i telewizja, no telewizora nie mam od lata, ale no, filmiki, pisanie książek, pomyślałem, no a dobrze, a jak kraj zostawię moim dzieciom? Co ja dzieciom zostawię? Co zrobię z tych niewolników? Narażę ich na to, że będą niewolnikami obcej nacji, którą się aktualnie wyrzuca z własnego kraju, żeby zrobić miejsce na inne interesy. Wojna z Rosją jest straszna. Na froncie walczą bohaterzy. Ukraińcy. Giną, zostają kalekami. Setki tysięcy kalek. Setki tysięcy okaleczonych psychicznie ludzi. To wszystko prawda, ale myślicie, że ci, którzy wysyłają zboże
dbają o tych żołnierzy na froncie, którzy nie mają często co jeść, nie mają czym strzelać. Jak to jest, że polskie dary, które tak spontanicznie wysyłaliśmy i wysyłamy ciągle tam, trafiają do sklepu, na bazary. Jak to jest, że nasi kierowcy wożący pomoc humanitarną potem są prześladowani i stoją w kolejkach? W ostatnim komentarzu powiedziałem też takie trudne zdanie. W reakcji na wypowiedź Tarasa Kaczki i kilku banderowców, którzy zaczęli Polaków i polskich rolników, że skoro straszycie naszych ludzi, to pamiętajcie, że tu są wasze kobiety i dzieci. Tylko tyle powiedziałem. Nic więcej. Ale się burza podniosła. Co on wygaduje? Do czego? Ja do czego nie wzywam. Ja tylko stwierdzam fakt. Pewien ksiądz zadzwonił i mówił, żebym się modlił natychmiast, bo przecież trzeba nadstawiać drugi policzek. Że myślę, ten ksiądz chyba nie dobrze przerobił katechizm. Na szczęście jeden, bo wielu innych całkowicie inaczej do tego podchodził. Tylko przypomnę, że nadstawianie drugiego policzka ma sens wtedy, kiedy ulepszy napastnika. Kiedy od tego napastnik stanie się lepszy, coś zrozumie, wejdzie w siebie, znajdzie go refleksja. Wtedy tak, nie można oddać. Tak, to jest super metoda, żeby ulepszyć tego człowieka. Ale jeżeli to ma rozjuszyć napastnika i zacznie nas lać z każdej strony, to przecież trzeba mu przyłożyć w łeb, żeby go ulepszyć. To jest działanie roztropne i chrześcijańskie. I jak nas lewica, bo lewica tak sobie zrobiła taki kurs agitatora politycznego i tam ma cytaty z Ewangelii wynotowane, którymi nas chce żachować. I mówią, wy jesteście agresywni. Nie jesteśmy, mówimy prawdę. Prawda nie jest agresywna. My nie oceniamy ludzi, oceniamy zachowanie. Wy jesteście tacy, a przecież trzeba nadstawiać drugi policzek. No trzeba. Ale w kontekście, jak mi powiedziałem. Nie możemy być frajerami, mówiąc brzydko. Nie możemy być pannami nieroztropnymi, bo przecież te panny nieroztropne wypaliły olej i tyle, i co? I jak nam braknie środków, to kto będzie pomagał? Kto będzie utrzymywał Ukraińców tutaj? Co, wezmą ich inni na gadmuszek? Nie wezmą. To trzeba, wystarczy zdrowy rozsądek, żeby tak myśleć. Ale okazuje się, że zdrowy rozsądek jest zabroniony. Nie wolno się posługiwać rozumem, zdrowym rozsądkiem, logiką, ponieważ codziennie są nowe wytyczne w kursie agitatorów politycznych, wypowiadane ustami znanych dziennikarzy. Oni raz mówią jedno, raz drugie. Najpierw mówią straszna choroba, a potem mówią no może nie taka straszna. Jak to? Ona się nie straszna stała 2 lata temu, 24 lutego. Putin wyleczył wszystkich z COVID-a. Tak? W prosty sposób. Może Nobla powinien dostać. Tylko ta szczepionka, którą zaaplikował, jest śmiercionośna naprawdę. Zastąpił tamte szczepionki? No bo. Nam się okazało, że nieszczepieni Ukraińcy mogą spokojnie wjeżdżać do Polski bez żadnej kontroli. Potem się okazuje, że wśród tych nieszczepionych także na wściekliznę przeciwko Polakom Ukraińców jest spora ruska agentura. Teraz ABW złapało kolejnego Ukraińca, agenta ruskiego. No skąd oni się wzięli w Polsce? Z głupoty. Z głupoty rządu PiS-u, który ich wpuszczał jak leciało. W normalnym kraju, nawet jak byłem w Libanie w czasie wojny w Syrii, to tam były obozy, takie obozy sprawdzające. Sprawdzam, kto jaki ma dokument, gdzie żył, kto może poświadczyć. I dopiero albo koszarowano, aż sobie znajdzie pracę i się usamodzielni, albo puszczamy od razu gdzieś do jakiejś rodziny, która go chciała odebrać. Ale ta filtracja była. A tu puszczano bez filtracji, bez żadnych badań, bez niczego. Puszczano miliony ludzi.
Jakie są efekty? Różne. Oficjalnie się mówi o tym, że kwitnie miłość polsko-ukraińska. No, nie wiem, czy rolnicy się z tym zgodzą. A nieoficjalnie mamy epidemię HIV, syfilisu, rzeżączki, etc. W kwestiach zdrowotnych. Skąd się to wzięło? Naraz przypłynęło ze złej Rosji może? I takich przykładów i takich pytań można by wiele mnożyć, więc musimy bronić Polaków przed tym, żeby odebrano nam Polskę. Ale musimy bronić także wolności Polaków. Ponieważ zabrali się za nasze łóżka, robiąc z tego kwestię polityczną. Wszystko na ten temat wiemy, tysiące godzin wygadanych. Zabrali się za nasze talerze, robiąc z tego, co jemy, kwestię polityczną. I zabrali się za nasze ciała, robiąc z tego kwestię polityczną. Powiedzieli nam, nie jesteś gospodarzem i właścicielem własnego ciała. Bo my, eksperci, my mądrzy, będziemy decydować, co masz z nim robić. Jakie substancje masz tam wprowadzać, jakich nie wprowadzać. A jak tego nie zrobisz, będziesz prześladowany. Nie było tak? Tak było. I o tym zapomnieć nie wolno. Robert Fico rozpoczął śledztwo, bo na Słowacji było 21 tysięcy nadmiarowych zgonów. W Polsce, według oficjalnych danych podanych jeszcze przez tego Niedzielskiego, który zresztą powinien stać przed sądem, już się powinien zgryźć w kryminale tam w danym kraju, było ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Kto za to odpowiada? Kto odpowiada za zamknięcie szpitali, za zamknięcie ośrodków zdrowia, za brak przyjazdu lekarzy do ciężko chorych ludzi, za umieranie w samotności ludzi, za izolowanie, za to, że z depresji popełniło ileś tysięcy samobójstwo, za upadek firm, za zniszczenie interesów. Kto za to odpowiada? Nikt? Tak nie może być. Tak nie może być. W 1989 roku, w 1990, zrobiono na nas operację pierwszej trepanacji czaszki, kiedy stwierdzono, że komuniści są dobrzy demokraci i żaden nie powinien wisieć na gałęzi. Mamy efekty do dziś. Do dziś czerwone nasienie i jego nasienie psuje nam życie. Do dziś. Oni już noszą modne garnitury. Oni już nie chodzą w gumowilcach z naganami. A to ci sami ludzie. Ta sama hodowla. Nie Polska. To nie jest rasa polska. Rasa stalinowska nie jest rasą polską. Ona zawsze była odrębna i wroga wobec polskiej rzeczywistości. Ale nie rozliczyliśmy wtedy i mamy efekty. Minęło 30 lat i dalej to ropieje. I dalej się ciężko przebić. I dalej służby, i dalej bezpieka, i dalej wszystko to, co biznesy niszczy, zastrasza i szantażuje. I teraz mamy nie rozliczyć pandemii, bo co? Bo znowu ten sam ksiądz biedny, za którego się modlę, powie, no bo miłość bliźniego, nie można rozliczać. Jak to nie można rozliczać? Przecież warunkiem do spowiedzi jest rachunek sumienia, żal za grzechy, szczere wyznanie wiary i postanowienie poprawy. Tak? Tak powinno być. Wszyscy, którzy kradli w COVID-zie i robili świństwa, powinni teraz przed narodem wyznać. Kradliśmy, manipulowaliśmy, działaliśmy na waszą niekorzyść, a teraz przepraszamy. O, czy ktoś to zrobił? Któryś z tych ekspertów sprzedanych? Czy któryś z tych polityków? Nie. Co więcej, największe ugrupowania w sprawie COVID i pandemii miały jeden głos. A nawet Platforma bardziej taki radykalny, żeby tak jeszcze więcej tych paszportów covidowych. Żeby więcej izolacji, żeby więcej lockdownu, żeby jeszcze więcej dzieci było głupich przez zdalne nauczanie. A skoro nie dało się ogłupić dzieci ze zdalnym nauczaniem, to przysłano panią Nowacką, która już dokończy sprawy. Bo nie dość, że 2 lata mają wyjęte z życiorysów szkolnych, bo nauka w domu wiadomo jaka jest, przez komputer, to teraz przyszła Nowacka i
amputuje historię, amputuje literaturę polską. Kogo mamy produkować w tym systemie edukacji? Ja wam powiem, jak się nazywa ten proces i on jest założony od dawna. To odpolaczanie. Chcą nas odpolaczyć, jakby polskość była chorobą wstydliwą. Chcą nas odpolaczyć i zrobić z nas Europejczyków. Narodowość europejska. I te głuptoki tam w tych modnych studiach i w tych modnych restauracjach w to wierzą. Oni są Europejczykami. Jest niebywałe. Jak łatwo ludzi zmanipulować i zrobić z nich, pomieszać im tak rasę, że stają się kundlami. No kto to jest Europejczyk? Kundel po prostu. Posługacz niemiecki. Tyle. Mogę tak wprowadzać was w bardzo zły nastrój, ale nie chcę. Więc mówię tyle. Tworzymy wbrew wszelkim prawidłowościom, wbrew wszelkim pochukiwaniom mądrych, wbrew zastraszaniu mediów i wszystkich ekspertów, tworzymy ruch obrony Polaków, który na sztandarze ma Bóg, honor i ojczyzna, ale nie taki, jak wycierają sobie wszyscy usta tym hasłem, tylko bardzo konkretne rozumienie tych słów. Dlaczego Bóg, honor i ojczyzna? Bo inspiracją jest Pan Bóg. Bo wiara w jedną, niezmienną prawdę jest fundamentem naszego sensu życia. Bo pokazuje nam drogę, na której możemy się doskonalić. Na której możemy sami siebie zwyciężać. Wewnętrznie, a potem i zewnętrznie. To jest Bóg. Nie ma wielu prawd. Nie ma prawdy relatywnej i kontekstualnej. To wszystko jest kłamstwo. To jest kradzież pojęć. To jest coś, co Jean Baudrillard nazwał symulacrum. Czyli ukraść nazwę i przenieść na zupełnie inne miejsce. Tak jak miłość zrobili. Miłość. Nie wybiera. Prawda. Ale miłość też nie wybiera płci. To jest miłość? Czy chuć? Bo jest różnica między miłością a chucią. Jak ja kocham homoseksualistę, to mówię mu: wiesz, to twoja sprawa prywatna, co robisz. Ale zastanów się, czy to cię prowadzi do Boga. Czy będziesz zbawiony? Tyle tylko zrób. Ale ja nie będę cię prześladował, mówił ci trudnych rzeczy z tego powodu, że jesteś homoseksualistą. Nie. Jest, zawsze będziesz. Jest was mniejszość, zawsze będzie ta mniejszość. Musimy z wami żyć i tolerować. Ale w sensie prawdziwym rozumienia tego słowa. Toleruję. A więc nie zgadzam się, ale przymykam oko, bo musi żyć między nami. I nie mogę go prześladować, tak? Jest człowiekiem. Bo ma swoją godność, bo jest osobą ludzką. Bo może Pan Bóg kiedyś przemówi w nim też. A tymczasem oni mówią: nie, my jesteśmy lepsi od was. Wy macie nas podziwiać i naśladować. I system edukacji wpuszczają te trujące treści, żeby nasze dzieci zwariowały. Żeby już nie wiedziały, co jest normą, a co zboczeniem w tej normie. Bo zboczenie, co prawda pejoratywnie brzmi, ale to jest odstępstwo od normy. Odejście w bok. Dziś doszło do tego, nie myślałem, że tak szybko to się stanie, że mówienie, że są dwie płcie, jest karalne. Ludzie za te poglądy cierpią. Jak mówią, jest kobieta, mężczyzna. Normalna rodzina to jest kobieta i mężczyzna. To jest bardzo niepopularne. W mediach 90% redakcji będzie się wyrzucone w zagadanie takich rzeczy. Dziś w Polsce. Honor. Kolejny człon tego hasła. To jest dosyć rewolucyjne stwierdzenie, chociaż takie proste. Nie można moralnych celów
osiągać niemoralnymi metodami. Nie ma dróg na skróty do celu. Nie ma wyboru mniejszego zła. Ponieważ zło zawsze jest złem. Czy jest mniejsze, czy większe. Zawsze jest złem. A wybór jest między dobrem i złem. Więc to jest trudne zobowiązanie, no bo jak prowadzić działania społeczne, polityczne, unikając złych metod, fałszywych, świńskich. Tak trzeba, niestety. Bo metody nas brudzą. Co z tego, że potem osiągniemy cel, jak już będziemy wybrudzeni i nie będziemy mieli jasnego obrazu świata, bo po drodze go zgubiliśmy. To jest honor. Musimy działać zgodnie z honorem. Polacy nigdy nie mieli dobrych służb specjalnych. Zacząłem się nad tym zastanawiać, dlaczego. Nigdy. Bo nawet ta słynna dwójka przedwojenna skończyło się tym, że hitlerowcy przejęli niemal całą dokumentację. I potem zgilotynowano ponad 900 osób, będących współpracownikami polskiego wywiadu. Dlaczego Polacy nie mieli dobrych służb specjalnych? Bo nie mieli takiego etosu. Nie mieli anglosaskiego etosu, niemieckiego etosu, ruskiego etosu, w którym skrytobójstwem, trucicielstwem, intrygą załatwia się sprawy. U nas, my nie jesteśmy aniołkami, ale ciągle jakby w naszym społeczeństwie tkwi etos rycerski. Sprawy załatwia się twarzą w twarz. Jeszcze u mnie na podwórku i pewnie u Państwa była reguła, że jak ktoś coś do kogoś ma, mężczyzn, to po prostu staje do pojedynku jeden na jeden, a reszta się nie miesza, bo nie wolno. I leżącego się nie kopie. I różne inne rzeczy. A dziś co się upowszechnia? Jakie obrazy? Walki w klatkach. MMA. Oczywiście można być wielbicielem tego, bo to jest tężyzna, odwaga, ale przecież to są niehonorowe metody walki. Duszenie, kopanie leżącego, używanie różnych metod, które są niehonorowe, to się upowszechnia. Zobaczcie, w każdej dziedzinie następuje niszczenie tych pierwszych podstawowych zasad. Ale u nas ciągle, podświadomie, trwa ten etos rycerski. Stąd też służby specjalne w Polsce nie są za dobre. Zwykle dziś to są bandy, które służą oficerom, jakimś politykom, albo zbierają haki na wszystkich, żeby tym handlować. No dosyć zdemoralizowane grupy. Nawiasem mówiąc, śledzi nas kilkanaście służb, podgląda. Jaki z tego jest efekt? Te służby są powołane po to, żeby bronić naszego bezpieczeństwa. A tymczasem my się nie czujemy bezpiecznie z ich powodu właśnie. Bo nas podsłuchują, podglądają i intrygują. Chyba coś jest nie w porządku. Chyba też to trzeba zmienić. No i wreszcie na koniec ojczyzna. No a po co to wszystko robimy? Bo kochamy to miejsce. Bo kochamy ten język. Bo tak naprawdę, chociaż psioczymy codziennie, to kochamy tych ludzi tu wokół. Ich rozumiemy. Rozumiemy kontekst, w którym żyjemy. Nigdzie nie będziemy tak u siebie jak tu. Dlatego musimy o to walczyć. My jesteśmy stąd. Tu mamy korzenie. Dlatego wszędzie tam, gdzie jesteśmy, musimy działać. Powoływać lokalne grupy działania, pomocy i jednocześnie łączyć się w większą strukturę. Taki jest pomysł. Oczywiście, jak Państwo zapytacie, a jakie macie pomysły ustrojowe? No bardzo ambitne. To powiem w jednym zdaniu na koniec. Chcemy zmienić konstytucję, bo bez zmiany konstytucji nie zmienimy Polski. Oczywiście doprowadzenie do zmiany konstytucji to cała historia, opowieść. Ale chcemy zmienić konstytucję, żeby wreszcie wyłączyć ten straszny dla Polski konflikt pomiędzy premierem i prezydentem w momencie, gdy pochodzą z innych opcji politycznych. Tak jak teraz, tak jak za czasów Lecha Kaczyńskiego i Tuska. Pierwszy okres koabitacji, tak ładnie to nazywany jest, jak się zakończył? Smoleńskim. Wtedy skończyło się Smoleńskim. Zatrważające jest, że ten człowiek wrócił na stanowisko premiera. I znowu może się skończyć źle,
Cokolwiek byśmy nie sądzili o prezydencie Dudzie, o którym ja też mam krytyczne zdanie, to może się skończyć źle i już się kończy źle, no bo jeżeli do Pałacu Prezydenckiego wchodzi policja, to coś jest nie w porządku. To znaczy, ktoś tu nie szanuje Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest najważniejszą osobą w państwie. Stąd w dobie zamętu, wojny u granic, opowiadamy się za ustrojem prezydenckim. Tak? By wybrany w powszechnych, wolnych, bezpośrednich wyborach prezydent powoływał rząd i powoływał parlament swoim dekretem. On nawet wybrany w wyborach, ale formalnie powołany przez prezydenta. To prezydent rządzi. I wtedy wybór będzie inny. Nie będziemy wybierać strażnika żelandola i przecinacza wstęgi. Tylko będziemy wybierać kogoś, kto będzie nami naprawdę realnie rządził. I co więcej, będzie musiał rządzić. Nie będzie mógł się uchylać przed podejmowaniem decyzji. Zwłaszcza w takim czasie trudnym, złym, jak teraz. Jeżeli ustrój prezydencki, to po co nam Senat w ogóle? Trzeba go rozwiązać. 100 miejsc, które utrzymujemy, zniknie gard, który nic nie daje. A parlament 200-osobowy, czyli 260 na zieloną trawkę. W ten sposób mamy o 360 mniej knujących czynowników, którzy na naszych kieszeniach żerują i żyją. 200 ogarniemy, bo ich poznamy i będziemy śledzić, co robią. 460 w parlamencie i 100 w Senacie nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Robią co chcą. Korzystają z tego, że tak naprawdę są anonimowi przed naszą opinią. Musimy to zmienić. Wreszcie trzeba wprowadzić referenda gminne bezprogowe. Czyli na poziomie gmin każda inwestycja strategiczna ma być poddana pod referendum. Ci, którzy wezmą udział w referendum, mają rację. Ci, którzy nie biorą, nie liczą się. Szybko ludzie nauczą się brać udział w referendum, bo przebieg trasy, nowa inwestycja, jakaś spalarnia, te rzeczy, które nas gnębią na co dzień, plan zagospodarowania, wszystko w referendum będzie przesądzone. Wójt, burmistrz, prezydent będzie powołany do wykonania woli mieszkańców gminy. Jak to się zmieni wtedy? Będzie prawdziwym sługą, a nie tylko domniemanym. Nie będzie klientyzmu. Bo klientyzm powstaje, kiedy realna władza, także ta stanowiąca, przenosi się do egzekutywy. I wtedy my poddajemy pokusy korupcyjne tym, którzy nami rządzą. Referenda trochę to wyeliminują. Dlaczego mówię, że tylko na poziomie gminnym? Bo zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na poziomie 38 milionów ludzi jest już trudniej. Operacyjnie trudniej. Jest większa możliwość ingerencji posiadaczy wielkich technologii, czyli tych wielkich firm, które globalizują świat. I wreszcie takich projektów, o których głośno mówimy, to jest ułatwienie dostępu do broni dla Polaków. Te przepisy muszą być jasne, wyraźne. Każdy niekarany zdrowy psychicznie Polak może mieć, posiadać broń i nie musi tego uzasadnić. Po prostu ma ochotę i tyle. Oczywiście będzie zarejestrowany, że ma broń. I to wszystko. I będzie mógł ją kupić w sklepie. Bo tak jest w Szwajcarii. Czy Szwajcarzy się wystrzeliwują, czy się wymordowują? Dlaczego nas się traktuje jak chorych psychicznie albo niedojrzałe dzieci? Że władza musi nam egzekwować i limitować na nas posiadanie broni. A dlaczego? Dlatego, że władza nie chce ludzi uzbrojonych. Bo człowiek uzbrojony to człowiek godny, honorowy, któregoś trzeba bać. A władza nie chce się bać obywateli. Władza chce nimi rządzić bez kontroli. Broń to jest jedna z metod kontroli władzy. I z dużym szacunkiem się traktuje ludzi, którzy posiadają broń. Instynktownie. Tak ma być. I tak mogę Państwu opowiadać bardzo długo, ale ponieważ to popołudnie postanowiliście spędzić ze mną, to ja kończę mówić, a wy zaczynacie. Bardzo dziękuję.
dynamika rozmowy jest taka, że mikrofon będzie wędrował. Raz, raz, raz. Działa. Bardzo proszę. Pani mecenas. Chciałam podziękować panu Witoldowi za organizowanie tych wspaniałych spotkań, bo to jest rzeczywiście ogromne wyzwanie, ogromny wysiłek i też państwa, dla państwa też jest to coś takiego, co, z czym się spotykamy po raz pierwszy. Bliżej? Tak. Przyznam się szczerze, że jestem poruszona tym, co mówi pan, słychać mnie teraz, co mówi pan Witold. I chciałam rozpocząć, nawiązując oczywiście do tego wspaniałego poematu, do krótkich słów piosenki Kory. Czekam na wiatr, który rozgoni ciemne, zmierzwione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Jest to Kora, ukłon do Krakowa, ukłon do... Słucham? Mamy słońce. Mamy też słońce i chciałam powiedzieć, że jestem adwokatem od 30 lat. Byłam sędzią w okresie trudnym, w okresie, kiedy były strajki, w okresie, kiedy był nacisk na sędziów i do tej pory ten nacisk jest. W tym czwartym wymiarze, wymiarze sprawiedliwości, który został rozpieprzony przez administrację w Warszawie, bo jestem z Warszawy. Czwarty wymiar polega na tym, że kiedyś były dwa sądy. Jak Warszawa była podzielona i jest podzielona przez Wisłę, taki był sąd dla Pragi i sąd dla miasta stołecznego Warszawy. W tej chwili powstały dwa sądy dla Pragi i pięć sądów dla Warszawy Lewobrzeżnej, czyli dla Śródmieścia, Woli, Żoliborza. I proszę sobie wyobrazić, że od tego roku, od 1 stycznia, jeden z sądów dla Warszawy, sąd rejonowy oczywiście, dla Warszawy Bogotowa, jeden, tam kilka wydziałów, zostały windowane na 41 piętro budynku w Alejach Jerozolimskich za Mariotem. To jest Chałubińskiego 8. 41 piętro. Pod sufitem jest 1,20 m, 1,30 m. Tam się człowiek dusi. Tam się człowiek dusi i to jest symbol duszenia. Jest to symbol odebrania nam powietrza. Symbol tego, co pan Witold mówi, że będziemy płacić również za powietrze, którym oddychamy. To nam może zostać odebrane, no bo ten okres tak zwanej mniemanej pandemii, jak pan tutaj, kto to mówił, chyba Braun mówił, mniemanej pandemii, no spowodował to, że boimy się. Boimy się mówić, boimy się działać. Ja na przykład w Garwolinie byłam w szpitalu, miałam uraz i wchodzę do gabinetu chirurga i on mówi, proszę założyć maskę. Ja mówię, że ja nie noszę. No to proszę założyć. W związku z tym się pytam, a jaka jest podstawa prawna, panie doktorze, że pan twierdzi, że ja mam obowiązek założyć, zakryć usta szmatą. On mówi, jest zarządzenie dyrektora. Ja mówię, tak, w Garwolinie, tego, szpital w Garwolinie. Ja mówię, tak, zarządzenie dyrektora jest sprzeczne z prawem, sprzeczne z konstytucją, a pan jako lekarz, że pan już ma maskę, no to o co panu chodzi? Jeśli chodzi o mnie, to ja twierdzę, tak powiedziałam temu lekarzowi, mimo że miałam rękę w gipsie, powiedziałam tak. Jeżeli pan uzależnia pomoc medyczną, czyli wsparcie mnie od jakiejś szmaty, to jest szantaż. I to jest kodeksem karnym ścigane przestępstwo. No i potem się zapytałam, i co za ręką? No pan doktor mówi na prześwietlenie, już nie będę dalej mówić, bo więcej nie pójdę. Przepraszam, że o tym mówię. Natomiast nawiązując do słów pana Witolda, jeśli chodzi, tak króciutko ustosunkuję się do tego, co pan mówił. Jeśli chodzi o Ukraińców, w podręczniku historii przedwojennym u świętej pamięci tata mówił, był cytat, nie wierzcie Ukraińcom, ten naród będzie przemiły, ale zawsze włożą nóż w plecy. Tak jest, to był podręcznik szkolny i taka była informacja dla młodych ludzi. To jest druga rzecz. A trzecia, kolejna rzecz, to tak nawiązując do tej wspaniałej wypowiedzi, to chciałabym powiedzieć, że trzeba wierzyć w to rozliczenie.
rozliczenie za tą pandemię, za te oszustwa. I ja, panie Witoldzie, uważam, że należałoby wierzyć w to, że wszystko zostanie rozliczone. I w tym kierunku każdy z nas powinien po prostu poczuć to, że warto jest wierzyć w to rozliczenie, że warto jest działać, tak jak działa pan Witold, przepraszam, czy mnie słychać, i tak jak ludzie po prostu chcą żyć w tej wolności, bo walka o wolność to wiadomo, że trwa od wieku. I ostatnia sprawa, którą chciałam poruszyć. Pan Witold mówi odchudzić ten parlament, czy też ja uważam, że tak jak było przed wojną, 100 posłów, dlaczego 200? A przepraszam bardzo, po co te naczepy nad różnymi organizacjami, jak Naczelna Rada Lekarska, jak Naczelna Rada Adwokacka? Uważam, że te naczepy nie są w ogóle potrzebne. I w związku z tym dużo jest postulatów, które po prostu wspólnie możemy, każdy może inicjować, każdy może wnieść coś od siebie, tylko się nie bójmy. Tylko się nie bójmy, dlatego że siła jest w jakiejś wspólnej działalności. No i najważniejsza rzecz, jakie formy powinny być zastosowane, to mówię jako adwokat, żeby dokonywać tych zmian, o których mówi pan Witold, żeby zmienić tą konstytucję. No niestety, szkoda, że nie ma pan białego konia i armii, żeby wjechać do tego Sejmu i żeby ten Sejm w jakiś sposób zmienić. Ale możemy zdobyć dużą reprezentację, a resztę zastraszyć. Tak jest. I tyle. I tak. Dziękuję. Drodzy Państwo, no po prostu, no musimy mieć, nie wolno bać się wyznaczać sobie celów i mówić o tym prostym, uczciwym językiem. Zdobycie większości konstytucyjnej to jest tylko technologia, tak? Oczywiście dziś to się wydaje kompletnie science fiction. Zobaczymy. Spotkaliśmy się z Wojciechem Sumnickim i Piechem, i sobie myślimy, no przecież nic nie mamy, ani pieniędzy, ani mediów, nic. Nic właściwie nie mamy. To zrobimy partię. Zrobimy stowarzyszenie, które poruszy Polskę. Z tego wyemancypuje się partia, czyli wyemancypują się ludzie, których wyślemy tam, żeby zmieniali świat. Będą zmieniać. A dlaczego nie? A kto nam zabroni? Tak samo z lękiem, no przecież dlaczego się mam bać? Jak się człowiek boi, to dwa razy umiera, no. Raz ze strachu, a raz naprawdę. Lepiej umierać naprawdę, bo to jest nieuniknione. Umieranie ze strachu możemy wyeliminować. Mamy pytanie kolejne. Dzień dobry, Zosia z Mińska. Pan poruszył temat zdejmowania tych ukraińskich flag i bardzo słusznie, a ja bym jednak apelowała o to, żebyśmy zawieszali polskie flagi, bo jest bardzo, bardzo mało. Na samochodach możemy zawieszać, na swoich domach. Róbmy takie pospolite ruszenie, uświadamiajmy ludzi. I pan też jak w swoim przekazie właśnie tą polskość, żebyśmy zauważali, jak było pospolite ruszenie tych trackersów w Kanadzie. Tam stali ludzie z flagami na ulicy, to po prostu było rewelacja. A my, Polacy, boimy się wywiesić flagi. Moja na balkonie wisi cały rok i nikt mi tam nie będzie zdejmował tej flagi. Niech się pani na moment zatrzyma, przepraszam, wpadnę w słowo i zaraz będzie pani mówiła. Tylko musimy nauczyć się na błędach trackerów w Kanadzie. Załatwili ich metodą administracyjną, ponieważ w Kanadzie cywilizacja pieniądza i bankowość jest posunięta dalej niż u nas. Chłopaki nie mieli już co włożyć do ust i co tankować do swoich samochodów. I na dodatek jeszcze byli prześladowani administracyjnie, bo za dużo informacji było elektronicznie dostępnych. Można ich było każdego z osobna wyciągnąć i załatwić odpowiednim paragrafem. Dlatego już pani oddaje głos, ale dlatego ważne jest, byśmy nigdy nie zrezygnowali ze złotówki. Jak nam będą chcieli zabrać złotówkę, mamy wyjść na ulicę. Mamy walczyć o złotówkę. Żadnego euro. Bo wtedy nas załatwią jak kanadyjskich trackerów.
i gotówka. Mamy płacić gotówką. I właśnie apeluję do was tu wszystkich, przecież jest nas tak dużo, na każdym domu powinna wiszeć flaga, na każdym samochodzie. Mało tego, byłam u swojego księdza proboszcza, zamówiłam mszę za rolników i powiedziałam mu, że na każdej mszy powinna być modlitwa wiernych w trosce o naszych polskich rolników. Dzisiaj to słyszałam, dzisiaj już właśnie wybrzmiało i dbajmy o to, bo to jest podstawa, żeby oni się nie ugięli, żeby widzieli z naszej strony wszystkich ludzi i tych zjadaczy chleba właśnie pospolitych, że jesteśmy z nimi. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, jak nas prowokują. Przecież już były dwa incydenty. Jedno podtarcie się polską flagą, jak to ich boli. Już się podcierał jakiś rezon polską flagą, a drugi wyrzucił polską flagę, na szczęście rolnicy zmusili go, żeby tam jak zajączek pokicał i przyniósł to z powrotem. Zapamięta sobie pewnie. Nie, nic mu nie zrobili. I tak ma być. Bo nie przemocą wygrywamy, tylko godnością i naciskiem. I świadomością tego, czego chcemy. Tym wygrywamy. Nie przemocą. I nie, tego chłopca, który nieświadomie albo świadomie rzucił tą flagą, nikt nie dotknął, bo widać na nagraniach. A przyniósł grzecznie, przestraszył się i zrozumiał chyba, albo zapamiętał. Więc zobaczcie, jak ta flaga biało-czerwona ich kąsa w oczy. Jak najwięcej tej flagi wszędzie, rzeczywiście. I okazało się, że to jeden z tych panów to był Żyd. Szanowni Państwo, przedstawiam się Mieczysław Konarski. Przyjechałem do Państwa z Lublina, do pana Witolda. Zapraszam również pana do Lublina. To już uzgodnimy sobie. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że zbliżają się wybory samorządowe, ale również założona trójka, która czuwa nad Polską, to mam na myśli pana Witolda z kolegami, ale jeszcze to jest mało. Wszystkie małe organizacje, które są w Polsce, powinny się połączyć w jedną wielką organizację, bo inaczej z tą kołotą nie poradzimy sobie w pojedynkę. Na pewno się będziemy narażać, bo tak trzeba, bo jeżeli łagodnie z nimi, to trzeba tak jak Kowalski siłą powiedzieć i godnością osobistą zniszczyć tą zarazę, która istnieje i gnębi polskie społeczeństwo, polski naród. A ja jestem przedsiębiorcą, który jest 47 lat. Rozpoczynałem oczywiście pracę w administracji państwowej, wiem co to jest. Ale żeby pewnie stać na nogach, to założyłem swój własny biznes. Szanowni Państwo, nawołuję do zjednoczenia się wszystkich sił. I teraz macie w wyborach okazję, żeby wyeliminować ich lewaków. Komunista jest dobrym, ale nie w społeczeństwie polskim. W związku z tym nawołuję wszystkich Państwa, przekażcie sobie taki znak pokoju, żeby wszyscy dążyli do jednego. Panie Witoldzie, niech Pan prowadzi, bo ja mam kontakty też również z Leszkiem Sykulskim, który też dąży do obalenia tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Nasza organizacja to, tak jak mówiliśmy, to zjednoczeni. Jednoczmy się. Czy musimy działać według zasady oral dla Boga. Pomodlić się i pracować. Bez modlitwy ta praca jest trochę bez sensu, bo nie wiemy, co mamy robić. Modlitwa ma to sens. Pani Gajka, to gdzie mówimy tu o wyborach, o zwycięstwie, odmianie konstytucji. A co w związku z tym, że ostatni pomysł pana Bodnara, który chciałby nadać prawa wyborcze Ukraińcom, którzy są w naszej ojczyźnie? Bardzo mnie to irytuje, dlatego muszę zacisnąć szczęki, żeby nie powiedzieć za dużo. Ale nigdy żadnych praw Ukraińcom, dlatego że są Ukraińcami, ludzie. Co my chcemy, sprowadzić sobie niedolę? Prowadzimy sobie nóż na gardła.
wręcz przeciwnie, blokować Ukraińców we wchodzeniu do struktur samorządowych, policyjnych, siłowych i wszelkich innych. Musi działać wywiad obywatelski. I takie komórki wywiadu obywatelskiego będziemy budować, żeby wiedzieć, co się dzieje. Żadnych praw dla Ukraińców, tylko za to, że są Ukraińcami. Są tu gośćmi, mają prawa gości, a my chrześcijański naród i gościnny jesteśmy. Gość dom, Bóg dom, ale gość. Gość czasem się zaśmierdzi też. Trzeba wtedy przewietrzyć. Więc my jesteśmy bliscy wietrzenia, bo już troszkę spąd ukraiński się wydobywa. A to Polska właśnie, a nie Ukraina. A zatem, jeżeli Ukrainiec chce polskie obywatelstwo, to powinien odpowiednią ilość czasu tu mieszkać, udokumentować źródła utrzymania, być sprawdzonym przez odpowiednią jednostkę policji w miejscu, gdzie przebywa, być sprawdzonym tam, skąd przyjechał, co to za osoba, a potem zdać egzamin z języka polskiego i zdać egzamin z polskiej historii, na którym będzie pytanie o ludobójstwo wołyńskie. Witam tutaj Przemysław Białach, z tej strony okoliczny rolnik i kierowca transportowy. Mam takie... chciałbym tutaj... Jest pan podwójnie zagrożony. Tak, właśnie chciałem nawiązać. Chciałem tutaj państwu uprzedzić, jaka jest sytuacja teraz rolnictwa w naszej okolicy. Jestem producentem zboża konsumpcyjnego, żyta. Cena przed wojną była w granicach 1100 zł. Teraz jest oficjalna 520, ale w tym, że ja dzwoniąc do młynu zaprzyjaźnionego, mówi mi młynarz, może za 3 miesiące. Może ci odbiorę za 3 miesiące? Będę dzwonił. Przed wojną, pracując w branży transportowej, woziłem zboże z Chrup Rzeszowa. Ukraińskie, od takiego słynnego ojca prowadzącego firmy o różowej nazwie. Przewoziliśmy te zboże wieczorem. Nie przechodziło żadnych norm. Opadania, oczywiście grzyb, bakterie, części jakichś płyt betonowych, stali, różne rzeczy były. I mój zaprzyjaźniony właśnie ten skupując ode mnie zboże mówi, Przemek, ty masz dobre żyto, weź przywieź, jutro zmieszamy to, jakoś to przejdzie. Więc teraz słyszę, jeszcze trzymając od tego, moja rodzina się otrzymuje jeszcze z 30 sztuk bydła pasowego. Jeszcze trzymam, oprócz tego, że pracuję jeszcze teraz w Niemczech, bo mam drugi etat w Niemczech. Bo nie jestem w stanie utrzymać się z 40 hektarów puli 30 sztuk bydła pasowego. Słyszę o umowie z Mercosurem. Europa, która chce podpisać. Przecież to jest drugi gwóźdź do trumny dla nas. To jest drugi gwóźdź do trumny. Cena mięsa już spadła opasowego. Bydła już spadła od roku z 27 za kilogram do 19,50. Więc to już jest dla nas naprawdę bardzo ciężki okres. I nie dziwię się rolnikom, że wychodzą i naprawdę jest tragicznie. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze gorzej, niż pan mówi, ponieważ właśnie Rosja zaczęła wrzucanie na giełdy światowe ogromnych ilości zboża po dumpingowych cenach. Czyli chcą jeszcze doprowadzić do większego kryzysu, tym razem Putin, wrzucając to zboże, a oni tu dość dużo produkują tego zboża, naprawdę już ostatnio, wrzucając to zboże po jeszcze niższych stawkach. Także za chwilę to się odbije na cenach jeszcze bardziej. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie zmiany konstytucji i wprowadzonych w niej zmian takich,
że moglibyśmy jako obywatele w referendach o pewnych sprawach decydować. Co pan myśli o tym? I też mam tutaj takie pytanie do pani sędzi. Gdybyśmy my jako obywatele przy okazji wyborów samorządowych mogli odwoływać policjantów jako komendantów, prokuratorów i sędziów. To jest piękna idea, ona mi się śni też po nocy, ale nie wiem, co pani mecenas o tym sądzi, ale ja uważam, że powinniśmy zacząć od tego, co jest dobre w systemie anglosaskim, czyli od wyboru sędziów. Wybór sędziów na kadencję, powiedzmy pięcioletnie, żeby nie zbiegały się z kadencjami parlamentu, przez lokalną społeczność. To trochę naprawiłoby obyczaje sędziowskie, myślę. A druga rzecz, ograniczenie immunitetu sędziowskiego do wykonywanych czynności. Sędzia powinien mieć immunitet w zakresie sądzenia, a nie w zakresie prowadzenia po pijanemu pojazdu. Na przykład. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja nie jestem sędzią, byłam 10 lat sędzią, jestem adwokatem od 30 paru lat, czyli w tym czwartym wymiarze mam ponad 40 lat praktyki. I powiem krótko, nie ma sprawiedliwości, są tylko formy. I te formy, oni chcą narzucić wszędzie formy. Tak jak maska była formą, nie ma treści. Jeżeli mówimy o treściach, to musimy je ubrać w formy. Tak jak adwokat nie może, znaczy osoba, która nie zna form, no to nie złoży prawidłowego pozwu do sądu, tylko musi poprosić o te formy. W tej chwili, jeśli chodzi o ten pomysł, że wiadomo, że sędzia też miał immunitet, ale to nie jest ochrona przed przestępstwem, przed wykroczeniem. Co innego jest pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie osoby, a co innego jest funkcja sędziego i ten immunitet, no nie będę tych przepisów, bo już jestem zmęczona dzisiaj, ale to jest bardzo skomplikowana konstrukcja i odnośnie pozycji sędziego, to powinna być osoba o wysokiej etyce moralnej. Mało tego, uważam, że powinien być w Polsce taki system, jaki panuje w Wielkiej Brytanii, mianowicie żeby uzyskać możliwość sądzenia, to najpierw trzeba przebyć 5 lat praktyki w zawodzie adwokata. Trzeba się nauczyć kłaniać, a potem można rządzić. Nie można tak od razu pójść po aplikacji, tak jak u nas w tej chwili jest taka możliwość, że takie młode osoby, one w stosunku do starszych, na przykład adwokatów, to oni pokazują swoją władzę. No przepraszam bardzo. Sędzia też ma służyć, no wykonywać swoje obowiązki, swoje prawa powinien realizować oparte na przepisach, ale przepisy dają margines. Margines jest przepis, ale również jest tak zwana zasada współżycia społecznego, moralność i powinien się opierać na sumieniu, własnym sumieniu, doświadczeniu. I tyle. No, nie wiem, jaka to ja mogę wyjaśnić. Ale jednocześnie musimy pamiętać tą ewangeliczną przypowieść o wdowie, która tak nękała sędziego, że aż osądził sprawiedliwie i się ujął za nią. Więc musimy nie upadać na duchu po prostu. Dobra, z tej strony Marcin Kraski. Byłem 15 lat w Szwecji. Podczas pandemii dużo Szwedów mnie się pytało, gdzie jest ta Polska? Gdzie są buntowniczy Polacy, którzy nie zakładają maski, wychodzą protestować? Ja byłem na proteście w Szwecji. Była masa ludzi i oni mi się pytali o Polakach często. Ja im mówiłem, Polacy pobrali kredyty młodzi i oni są zagonieni do pracy, oddawać te kredyty. To wszystko. Oni nie myślą, mówię do nich. Tak samo podczas pandemii. Było tam, zakładał maska, rekomendacja, kto nie zakłada, wszystko okej. Okay. Każdy był przyjmowany jak obywatel, normalnie. Nie, kraj tam jest, był kraj dla ludu, a nie lud dla kraju. Całkiem inna mentalność. I mówię, tak samo jak podczas 2015, gdy nas zjeżdżało się dużo uchodźców tam,
Oni mówili, często spotykałem różnych Szwedów, mówi, Polacy przyjadą, kibole, porządek zrobią z nimi. Ale mówię, po prostu byłem jak tam czasami z ludźmi gadałem, z Szwedami, to nie wiedziałem, co im mówić. Dziękuję. Trochę nas ujarzmili, ale tylko trochę. Dlatego to, co robimy teraz, to jest wezwanie do rebelii. Nie rewolucji, tylko rebelii. Bo rebelia, tak jak ja ją rozumiem, to jest bunt wolnych ludzi przeciwko zabieraniu wolności. Przeciwko zabieraniu praw przynależnych naturalnych. Bo najważniejsze jest prawo naturalne. I to prawo ma kształtować prawo państwowe, a nie odwrotnie. I dlatego tu będziemy nieugięci i myślę, że taka rewolta się dokona. Taka rebelia będzie. I Polacy już się budzą. Dziś czynnością rewolucyjną jest niezależne myślenie. I do tego najbardziej namawiam. Niech to będzie rewolucja świadomych ludzi. Nie rewolucja, przepraszam, bo sam się zaczynam mylić. Rebelia świadomych ludzi, którzy myślą i co więcej, wynikami tego myślenia zaszczepiają następnych. Bo nie można być egoistą i wiedzieć i nie powiedzieć. Ja właśnie stanąłem przed tym dylematem, że myślę sobie, a kiedyś byłem dziennikarzem śledczym, potem zaczęło mnie zadowalać już rozwiązanie tych spraw tak jak rebusu, już wiem jak jest, to już nie muszę o tym mówić. Coś następnego, bo to już mnie nudzi, bo już wiem jak jest. Ale sobie myślę, dobra, ty wiesz, a dlaczego nie powiesz innym? Nie może być wiem i nie powiem. Ten egoizm nie może funkcjonować, wręcz przeciwnie. Musimy się dzielić tym, do czego dochodzimy, co odkrywamy, z całą resztą. I będzie coraz lepiej. I nie będzie się pan musiał już tłumaczyć. W Szwecji. Tam jest sytuacja też. Tragicznie. Tragicznie. Niedawno byłem w Sztokholmie. Zawsze jak jestem w Sztokholmie, idę do dzielnicy Linköping. Żeby zobaczyć postępu. I powiem państwu, że tak czynię od 10 lat już. I początkowo wchodziłem do Linköping, było całkiem sympatycznie. Po prostu inaczej. Nie było sterylnie jak w całym Sztokholmie, tylko troszkę brudku. Pani sobie papieroski chodzili, nie pracowali. Wszyscy śmieci w pracy, a oni nie pracowali. Tylko śmieci tymi petami, a kobiety latały z dzieciakami. No było folklor pewien, tak? Fajne towary, smaczne jedzenie, można się było pokręcić. Potem już zaczęło być tak, że byłem obserwowany, jak tam wchodziłem. Znaczy widziałem te oczy, takie zdziwione, że nie jestem u siebie. Bo to już ich teren, ich ziemia. Oni już poczuli, że to jest ich. A byłem teraz i byłem jedynym człowiekiem o tej karnacji skóry tam. Bardzo niemile obsługiwanym, widzianym i odprowadzanym tysiącem oczu. Czułem, że za chwilę ktoś wyjdzie i po prostu w łeb przyłoży. Tak się zmieniło w ciągu 10 lat. Więc jeżeli chcemy mieć to samo, to dalej siedźmy sobie na kanapie i myślmy, że to ktoś to załatwi. Nie, nikt nie załatwi. My to musimy zrobić. Dzień dobry państwu. Mam na imię Witold. Witam pana Witolda. Mam trzy pytania. Pierwsze, co mnie... Pogoda na Witoldu. Słucham. Pogoda na Witoldu. Trzeci Witoldu. Przecudowna. Też pogoda na dworze Aura. Mam takie pytanie trzy. Pierwsze, czy nawiązujecie państwo jako Ruch Obrony Polaków rozmowy z Konfederacją i niezależnymi samorządowcami? Notabene dwa dni temu wysłuchiwałem Grzegorza Brauna i jest za tym, żeby coś takiego wspólnota powstała, bo ojczyzna jest jedna, nie można mieć żadnych animozji, bo to jest najważniejsza rzecz. Zastosujmy technikę, ja odpowiadam, żeby nie zapomnieć od razu na pana pytanie, pan zadaje następne. Rozumiem. Więc czy rozmawiamy? Powiem tak, na razie to my się spotykamy z wami, z Polakami, bo to jest najważniejsze dla nas. To są rozmowy. Teraz rozmawiamy. Oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie grupy, ruchy, które Polskę stawiają na przodzie. Polskę, czyli wszystko to, co ją tworzy. Etos, religia, obszar, język, ludzie, godność, wszystko. I ja na pana Grzegorza Brauna, którego zresztą znam lata, spoglądam
dużą sympatią. Przyglądam się temu, co robi. Zresztą powiem Państwu anegdotę, jak się dowiedziałem o tym, co w Sejmie zrobił. Akurat jechałem nagrywać komentarz tygodnia i zajmowałem się innymi sprawami zupełnie. I nie wiedziałem, co się stało. To tuż po tym, jak się stało. Jadę z taksówkarzem, a taksówkarze to jest taki ludek, który lubi komentować to, co się dzieje, jest dobrze poinformowany. I on, taksówkarz mówi tak, no jak widzi pan, co wywalił? Ja mówię, ale kto? No ten, wow. Ja mówię, no, co zrobił? Nie wie pan? Nie, no i opowiedział mi, co zrobił. Mówię, ale gość, panie, na takiego to by się głosowało. To jest odpowiedź dla pana. Wszyscy odważni ludzie, którzy mają czyste serca i chcą walczyć o to, żeby Polska była dobrym krajem Polaków, są naszymi sprzymierzeńcami. Dziękuję za tę odpowiedź. Następne pytanie. No, w zasadzie może nawet duża większość państwa nie słyszy nigdy o zasobach naszej ziemi polskiej, którą przedstawia profesor Tytko. Jedyną osobą, którą szanuję, a to jest pański przyjaciel, w czasie kampanii wyborczej, no niestety nie dano im szansy nawet uczestnictwa w tej kampanii w zasadzie, poza Megana Okręgi, to był właśnie pan Rafał Biech. On jedyny powiedział ze wszystkich polityków, jakie zasoby mamy w ziemi polskiej. Zbadane to zostało w czasie, kiedy jeszcze był Edward Gierek, który zlecił właśnie geologiczne badanie zasobów polskich, uczestniczył w nim profesor Tytko. Zostało wykonane tysiące odwiertów. W tamtych czasach, jak pan Witold na pewno wie, Związek Radziecki związał Polskę umową tego typu, że odwierty mogą być prowadzone tylko do głębokości 3000, około 600 metrów, głębiej nie. I te badania wykazały niesamowite ilości tak zwanych ziem rzadkich w okolicach przede wszystkim Suwałk, niesamowite ilości ropy naftowej, gazu ziemnego, a ropa naftowa jest to kanał, który płynie od Arabii Saudyjskiej poprzez Polskę do Norwegii. Więc są obliczone na biliony dolarów. To tutaj znowu zatrzymujemy. I tak, prawo geologiczne, bardzo kontrowersyjne, uchwalone niedawno. Wszystkie te informacje, to rzeczywiście jest domena Rafała Biecha, bo on jest z Siemianowic Śląskich, czyli z miejsca, które jest uzależnione niemal od wydobycia. Więc tu akurat ja się tylko na tym znam i nie będę się wymądrzał. Mogę tylko powiedzieć, że mamy w Krakowie najlepszą uczelnię, która ma specjalistów w tej dziedzinie, czyli Akademię Górniczo-Hutniczą. I jeżeli będzie kwestia konsultacji w tej sprawie, to mamy rzeczywiście dostęp do świetnych ekspertów. Dziękuję. I trzecie pytanie. No, to jest tylko takie moje zdanie. No, jest propagowana fotowoltaika, oczywiście wiatraki, no ale tak, fotowoltaikę robią Chińczycy z bardzo cennego kruszcu, który się nazywa. Nie tylko Chińczycy, bo tutaj się teraz sprzedaje siemensowską fotowoltaikę, bo Niemcy czyszczą magazyny. Rozumiem. Konkurują z Chińczykami Niemcy z Siemensem. Rozumiem, ale jest to niestety nie nasza produkcja. W fotowoltaice jest zawarty dosyć drogi pierwiastek, którego Państwo nazwy mogą nawet nie znać. Nazywa się to palla. Ale to pomniejszając, jaki to jest pierwiastek, mam takie to gnębi, bo tak Siemens robi wspaniałe wiatraki rzekomo, które wymagają remontu, bo już po 4 latach. Tak twierdzi pani minister, którą nazywam Henning Klęska. Tak, słyszę pana zawsze te słowa i śmieję się. Więc Siemens po prostu nie ma, Siemens nie ma tych wiatraków jakiejś specjalnej jakości. Po 4 latach wymagają generalnego remontu, który w zasadzie przekracza koszt pobudowania nowego. Do czego zmierzam? Nic się nie mówi u nas w Polsce. Nikt nie wspomnie, żaden polityk, żaden człowiek, że przecież mamy tak ogromne zasoby wodne, Odra, Warta, San, Bug, Wisła, rzeki Pomorza Zachodniego, które mają wartki. Przecież
Dlaczego się nie mówi o elektrowniach wodnych, które nie wymagają słońca, niepotrzebny jest im wiatr? Dwie korzyści. Prąd niemalże darmowy, tylko konserwacja. Druga sprawa. Zbiorniki retencyjne, które by były, muszą być budowane przed taką elektrownią, no to jest idealny biznes, idealne podatki dla państwa powstają. Ośrodki wypoczynkowe różnego rodzaju. Cisza o elektrowniach wodnych. Dziękuję uprzejmie. Tu będę z panem polemizował, proszę mi wybaczyć, ponieważ badania ostatnie prowadzone nad glebą, rolnictwem, zaczęły wykazywać, że Polska stepowieje. Czyli był niedobór wód gruntowych i cieków. Niedobór. Mieliśmy niedobór. Teraz może to się poprawi, bo mamy troszkę bardziej korzystną aurę, jeżeli chodzi o wodę. Natomiast zobaczymy, jakie będzie lato, jak to wszystko, bo zbyt duże drenowanie terenów powoduje ich zmianę, tak to nazwę. Więc pewne tereny jakby istotą następnie nie powinny być drenowane. I niestety nie jesteśmy Norwegią, nie mamy tyle wody co Norwegia. Norwegia większość energii czerpie z elektrowni wodnych, ale ma po prostu, każdy kto z państwa był, to wie, ma po prostu taki spadek wody, że te turbiny po prostu furczą. U nas nie ma takich warunków, a te nasze rzeki nie niosą tyle wody, ile byśmy chcieli. A ona jest przecież pożytkowana przemysłowo, konsumpcyjnie, rekreacyjnie, w różny sposób. Więc no tutaj nie jestem specjalistą, powtarzam tylko pewne opinie i obserwacje, ale tu bym uważał z tymi pomysłami, żeby po prostu nie stało się coś gorszego. Jeśli chodzi o zasoby wód gruntowych, to się z tym zgodzę. Ale no niestety przyroda jest tak na tyle jest dla nas miła, że przecież wszystkie deszcze, które spadają, spływają do morza. Z tego morza woda też musi gdzieś odparowywać, tworząc chmury, które znowu podwórnie tworzą deszcza. Mi się wydaje, że te rzeki to do końca świata i o dzień dłużej będą płynęły. Ale susza jest w lato. Jest bardzo spadek wody. No niestety. Ja się z panem zgadzam co do jednego, generalnego. Atmosfera Ziemi, której głębokość jest 100 km, jest stworzona dzięki wodzie. Dziękujemy. Następne pytanie, proszę. Dzień dobry, panie Witoldzie, szanowni państwo. Mam na imię Maciej. Przyjechałem z Warszawy. Zanim powiem, z jakiej dzielnicy będziecie chcieli państwo mi przedziurawić opony w samochodzie. Proszę nie powiedzieć, że zbieramy. To proszę spokojnie dać się wytłumaczyć. Panie Witoldzie, a jakże, z Wilanowa. Ale tak jak pan powiedział, potrzebujecie odważnych ludzi. Proszę do mnie nie strzelać. Tak jak pan powiedział, potrzebujecie odważnych ludzi. Chciałem powiedzieć, że tak krótko, jak patrzę na świątynię Opatrzności Bożej co niedzielę i te silne mury, to jest to jakiś psikus, że ona właśnie na Wilanowie stanęła. Więc spokojnie, może jest ktoś jeszcze, ja, moja rodzina gwarantuję. Może będzie nas tam więcej. Do sedna. Czyli musimy wysłać apostołów do Wilanowa, żeby rechrystianizowali Wilanów. Jest szansa, ja ich przynajmniej mogę nakarmić i chwilę przechować. Chciałbym się odnieść do kwestii związanej z sądami, bo tak sobie myślę, że tak naprawdę jakich procedur byśmy nie stworzyli. Ja nie mam wykształcenia prawniczego. Natomiast, proszę państwa, tak naprawdę wszędzie to są ludzie. Jeżeli nie nauczymy dzisiaj, nie będziemy dbali o młodzież, nie będziemy ich edukować i oni nie będą mieli zasad i fundamentów wyniesionych z domu, to nam nic się nie uda i żadne przepisy prawa tego nie zmienią. Mam żonę, dwie córki, moja starsza 12-letnia córka walczy z nieuleczalną chorobą. Od trzeciego roku życia jest osobą uznaną za niepełnosprawną. I proszę sobie wyobrazić, że ni stąd, ni zowąd, w okresie chwilę przed wybuchem pandemii, komisja uznała w Warszawie, że już jest w pełni zdrowa i nie wymaga 24-godzinnej opieki matki. Złożyliśmy pozew do sądu.
sprawa trwała 4,5 roku. Dosłownie 3 tygodnie temu dostaliśmy wyrok, gdzie sąd otrzymał opinię lekarza, gdzie a jakże, wymaga takiego wsparcia, wszystko się zgadza. Ale na tą opinię sąd zwlekał ze skierowaniem nas 4 lata. I wyrok był odmowny. Sąd odrzucił. Na razie mamy uzasadnienie tylko i wyłącznie słowne. Sąd jednym zdaniem zwrócił się do rodziców i powiedział, proszę Państwa, no tak, przykre, dziecko choruje, ale my badamy to co Państwo zażaliliście się 4 lata temu, a nie teraz. To nie ma znaczenia. Więc jeżeli sędzia sądu, jeżeli ja stoję jako rodzic z żoną i przyjmuję wyrok mojej Rzeczypospolitej, który uważa wbrew wszystkim lekarzom, że on wie lepiej, że my badamy teraz, nie to, co było 4 lata, tylko że ja nie prowadziłem tej sprawy 4 lata, no to cóż mi pomogą przepisy prawa, gdzie nasza kancelaria prawnicza, która zajmuje się tą sprawą, podjęła się apelacji i podjęła się apelacji pro bono. Nasz mecenas powiedział, panie Macieju, to jest niesprawiedliwy wyrok. Tu nie ma dwóch zdań. To nie jest wyrok w stylu, ktoś coś ukradł i się zastanawiamy, czy damy mu 3 miesiące więzienia, czy rok. To jest niesprawiedliwe, tak nie może być. Kończąc, jeżeli nie będziemy edukować młodzieży, jeżeli nie będą mieli fundamentów z domu, żeby umieli się, tak jak Inka, przekażcie, że zachowałam się tak, jak trzeba. Nic nam nie pomoże. Żadne prawo. Dziękuję. No właśnie trudno skomentować to, co pan mówi, bo to jest bardzo smutne. Miejmy wiarę w to, że potrafimy coś zmienić. Ludziom, którzy mają ciężej, będziemy potrafili zgotować lepszy los niż obecnie. Nazywam się Eulalia Filaber, mieszkam w Woli Rębkowskiej. Oglądamy pana całą rodziną od około 3 lat. Chciałam zapewnić, że wszyscy mieszkańcy Garwolina i okolic są bardzo waleczni. Bo właśnie mija 40. rocznica walki o krzyże w Miętnem, w zespole szkół rolniczych w Miętnem. Chcę zapewnić, że tak jak pan mówił o młodzieży, że tak jak wtedy ta młodzież poświęciła swoją walkę, tak teraz myślę, że cały naród również ma w sobie tą waleczność i jak trzeba, postaniemy wszyscy, żeby obronić te wszystkie wartości, które są w naszej Polsce najważniejsze. Dziękuję. Chciałem zauważyć, że dzisiaj niczego ważnego w Polsce bez kobiet się nie da zrobić. Dzień dobry. Wołody Polak z Pilawy. Jestem problemem Tuska. Mam takie pytanie. Może są tutaj nauczyciele? To same problemy Tuska się. Może są tutaj nauczyciele, bo tak strajkują rolnicy, będą wychodzić inni. Czy nauczyciele po prostu będą strajkować, jeżeli słyszą, że takie zmiany będą w historii, w języku polskim i w innych może... Proszę Państwa, to jest... To jest pytanie, tak jak powiedział wtedy. Bo ta koalicja różowo-tęczowa dorwała się i tak zaczęła od zrywania krzyży. Czy będą może dalej zrywać naszą polską flagę, godła naszą? Dziękuję. Czy na razie dostali lekcję w sprawie menowej? Więc... Myślę, że ich to chociaż trochę zastanowiło, a jak będą podnosić rękę na kilka rzeczy, to dostaną mocno od narodu w łeb, mam nadzieję, i sam będę organizował to działanie. Po pierwsze, jeżeli podniosą rękę na rolników, ponieważ szykują tą infrastrukturę krytyczną zarządzenia tylko po to, żeby wysłać tam policję, która ma bić rolników.
myślę, że jeżeli spróbują to zrobić, to będę nawoływał, żeby w całym kraju ludzie wyszli na ulicę, jechali do Warszawy i złapali Tuska. Szanowni Państwo, tutaj kontynuując wypowiedź pana Witolda. Druga rzecz to są krzyże. Walajmy od krzyży, to jest nasza tradycja. Nawet jeżeli są Polacy niewierzący, porządni, to wiedzą, że pod krzyżem się czują bezpiecznie, bo chrześcijanie nie zrobią im nic złego. Inni mogą. Więc po prostu nie damy im dotknąć naszych krzyży. Nie damy im ściągać ich z miejsc, gdzie je powiesiliśmy. A jeżeli tak będzie, no to znowu będą mieli awanturę. I to porządno, bo mamy rację. A jak mamy rację i prawo, no to co nas zatrzyma? Kontynuując wypowiedź odnośnie rolników, nasi przyjaciele zjednoczeni z Łosic organizują wyjazd do Warszawy na 27. Zachęcam Państwa wszystkich, żeby się organizować. My ze swojej strony, jeśli utworzymy tutaj większą grupę ludzi zainteresowanych, też będziemy wspierać ten ruch, żeby tą Warszawę odwiedzić. I jeszcze jedna rzecz. Prośba od rolników tutaj z Łosic, nie tylko z Łosic, że jeśli ktoś będzie mógł jechać na granicę, wesprzeć naszych rolników, tam jest, można powiedzieć, rotacyjna warta na granicę. Bardzo prosimy o takie interwencje, zbierajcie się w samochody. Tam nie trzeba naprawdę dużo. Tam trzeba założyć kamizelkę, wziąć flagę oczywiście, powiedzieć, chcemy was wspierać, pomagamy. Przeważnie w tych godzinach porannych, bo oni jednak mają te obowiązki, które i rolnicy mają. Także serdecznie zapraszam. Ja myślę, że jesteśmy zdolni do takiego ruchu, ale to musi być ruch na miarę tego, jak Polacy jechali pomagać uchodźcom ukraińskim. Pamiętacie to? W pierwszych dniach wojny, tak? Przejęliśmy się jak ludzie, jak chrześcijanie i pomagaliśmy tym biednym ludziom, którzy uciekali z dziećmi i tak dalej. To było piękne. A teraz tak będzie trzeba pomagać rolnikom. Jeździć, gotować, dodawać im otuchy, przede wszystkim chyba dodawać otuchy. Jak możecie Państwo jechać, to oczywiście serdecznie tego namawiam. Panie Witoldzie, pytanie będę miał oraz jedną sugestię. Kontynuując na wątek chrześcijański, to tak naprawdę co przeszkadza osobom lewicowym, zresztą fajno Polakom, uśmiechniętej Polsce, ideologia chrześcijańska tak naprawdę i doktryna wiary chrześcijańskiej, no to jest tylko czynić dobro, a pan odpowiem, a pan będzie mówił dalej. Wiecie, co im przeszkadza? Bo tam są, w naszej doktrynie są przykazania. Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż. Tak naprawdę widać na przykład na Zachodzie, co się stało, jak odrzucili chrześcijaństwo. No to nie ma pustki przed islam, ludzie się boją, tak wiadomo, o co chodzi. Teraz sugestia tutaj od przedstawiciela młodego pokolenia. Panowie zakładają partię polityczną i taka moja sugestia. Patrząc na wynik i rozpoznawalność PJJ, na przykład PJJ nie było za bardzo w ogóle rozpoznawalne. Przykład tutaj akurat występował na kanale Zero Mencel i mówił coś na temat PJJ do Mazurka. Mazurek, PJ co? Nie wiedział w ogóle, co to jest za partia. I tak naprawdę też PJJ nie było w żadnej takiej debacie ogólnopolskiej, jeżeli chodzi o telewizję. Dlatego trzeba, wiem, że to chodzi o te komitety wyborcze. Ponieważ był to ruch spoza systemu, więc system postanowił go gremialnie zamilczeć. Nawet nie dopuszczono do debaty telewizyjnej. Choć zarejestrował poza dwoma okręgami, tam były intrygi. Poza dwoma okręgami ten ruch zarejestrował wszędzie swoich kandydatów. W tych dwóch okręgach okazało się, że na listę zostali wpisani ludzie karani. I musieli zostać wykreśleni i nie było następnych. Po prostu zgłoszono listy, tyle ile mandatów w danym okręgu i unieważniono te dwie listy. I to był pretekst, żeby nie dopuścić PJJ do debaty telewizyjnej, w której nawet bezpartyjni samorządowcy wzięli udział, a PJJ nie. Więc teraz to jest odpowiedź na pytanie, czy PJJ jest trojańskim koniem systemu, czy też zagrożeniem dla systemu. Dziękuję. Szanowni Państwo, odnośnie PJJ-u, byłem kandydatem do Sejmu z ramienia PJJ jako osoba, jako człowiek, który
i działa w imieniu kraju. Działa w imieniu naszej ojczyzny i to dobro naszego kraju było dla mnie zawsze ważne. Więc zachęcam też do wspierania priorytetu, bo to też jest właściwy kierunek i jednakowoż do tego wszystkiego, co było. Chcę to uporządkować, bo to jest tak, że będzie mętlik, tak? Bo już jest tak, mówimy o Ruchu Obrony Polaków, mówimy o Grupie Zjednoczeni i mówimy o PJJ-cie, tak? I powstaje pewien mętlik. Więc Ruch Obrony Polaków jako stowarzyszenie stał się pomysłem, ponieważ zauważyliśmy wynik PJJ-u, 350 tysięcy głosów, 1,6% w niesprzyjającej okoliczności. Jest to coś, od czego można się odbić, ale na czym nie można bazować. Trzeba to poszerzyć, trzeba poruszyć bardziej. Więc Polska jest jedna, jest partią polityczną, która, mam nadzieję, będzie mogła zagospodarować tych, którzy mają takie polityczne ciągoty i chcą być kandydować, chcą uczestniczyć w różnych jednostkach władz. Ruch Obrony Polaków to coś najbardziej szerokiego, bo to jest stowarzyszenie ludzi, którzy chcą po prostu dla Polski coś zrobić, działać dla Polski, których łączą wspólne zasady, o których starałem się w skrócie powiedzieć. I wreszcie Grupa Zjednoczeni, tak? Dobrze mówić, żeby się nie pomylić. To jest grupa, która działa lokalnie, a więc w myśl naszej ideologii, naszej, czyli tego Ruchu Obrony Polaków, że nie tworzymy organizacji wodzowskiej, nie tworzymy organizacji z taką homogeniczną strukturą, tylko tworzymy federacje różnych lokalnych grup i ruchów i porozumieliśmy się ze Zjednoczonymi tak, że tu działają Zjednoczeni, więc my uważamy ich za ekspozyturę naszego Ruchu Obrony Polaków. I też listy, które Państwo, jak macie ochotę działać, podpiszecie, to są jednocześnie, jakby, to jest jednocześnie akces do Ruchu Obrony Polaków. Taką tej najszerszej formacji. I ta najszersza formacja ma dbać o to, żeby wykreować odpowiednią elitę. Elitę, która może uczestniczyć w polityce, w parlamencie. Jesteśmy jeszcze za słabi, żeby już wziąć w sposób zorganizowany udział w wyborach samorządowych. A więc działamy teraz tak, że rozpoznajemy teren, wiemy, jakie są grupy i wspieramy te grupy, które są przyzwoite w ich komitetach lokalnych. Ja ogłoszę ileś tych komitetów lokalnych, które mają swoich kandydatów i które będą uczestniczyć, tak żeby Państwo wiedzieli, gdzie, w którym terenie już to jest możliwe. Mam nadzieję, że to jest w miarę klarowne, chociaż no, wymaga pewnego wysiłku. Troszkę zawiłe, natomiast jeszcze gwoli uzupełnienia. U podstaw zjednoczonych, organizatorami zjednoczonych jest grupa, która jest startowała w wyborach. Tutaj nasza przyjaciółka Zosia Zacharczuk, która była czołówką naszej grupy, można powiedzieć, i organizatorką, kołem napędowym w wielu miejscach, także to są Zjednoczeni. Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze dwa słowa Państwu powiedzieć odnośnie wyborów. Ja też kandydowałem, ale proszę się przyzwyczaić, jeśli będziecie mieć debaty, to potrafią wyłączać mikrofony. Potrafią tego, który prowadzi tą debatę, sprowokować, żeby się zdenerwował, żeby nie wiedział, co powiedzieć. Mnie trzy razy wyłączyli przy debacie telewizyjnej, trzy razy mi wyłączyli mikrofon. Chcieli doprowadzić do spięcia, nie pozwoliłem na to. Później jeszcze raz, więc debata. I jeszcze ucinali sekundy, bo to kilkusekundowe. Także jest tragicznie. A odnośnie pana Piecha, byłem na spotkaniu i teraz zorganizujemy z panem Piechem jedną organizację taką do wyborów samorządowych. Także są członkowie i z kandydatem na prezydenta Lublina z profesorem Zajączkowskim z KUL-u. Także wszystkiego dobrego do wyborów. Wywalić tą całą hołotę, niech nie rządzi więcej w Polsce. My podobnie postępujemy w Krakowie, że jak wiecie, tam mamy okupację od 22 lat komucha majchrowskiego, który teraz wyznaczył na swojego następcę
takiego pana, który chyba nie do końca ma posprzątaną psychikę, tak powiem oględnie. I tam w Krakowie też po prostu przyłączyliśmy się do pewnej inicjatywy niezależnej, pozapartyjnej, której kandydat, profesor, rektor Krakowskiej Wyższej Uczelni, człowiek uczciwy, ma szansę w tych wyborach bardzo poważne. Więc zachęcam też, żeby tak na razie działać, dopóki nie będziemy mieli struktury, która będzie mogła już zagospodarować wszędzie możliwości. Dzień dobry, mam na imię Krzysztof z Polski. Szanowni Państwo, ja byłem doradcą Komisji VAT-owskiej i byłem autorem rekomendacji całej tej Komisji VAT-owskiej. Raport oczywiście znikł ze stron Sejmu. Wcześniej zajmowałem się przestępczością zorganizowaną i zwalczałem tej przestępczości, może tak bardziej, powiem w tym kierunku. I przez 13 lat, jak jestem już na emeryturze, nie zajmowałem się żadną działalnością polityczną, nie wspierałem żadnej partii, wszędzie występowałem jako ekspert. I z przestępczości zorganizowanej dzisiaj wspieram przedsiębiorców i walczę tak naprawdę trochę z systemem, po to, żeby przedsiębiorców ratować przed upadłościami, przed zabieraniem majątków i przed tak naprawdę tym, co, tym, czego właściwie nie mamy, czyli nie mamy budowania takiej gospodarki narodowej, w której są firmy rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie. My nie mamy jako Polacy zbudowanych żadnych zasobów, bo te chwile są nam zabierane. Przedsiębiorcy upadają, dlatego że administracja nie wspiera, nie promuje bycia polskim przedsiębiorcą. Wręcz niszczy nas. I teraz to, co mnie zachęciło do przyjechania tutaj, bo ja sobie radzę, tak? Mam emeryturę, mam firmę, wspieram przedsiębiorców, jakoś tam dajemy radę. Natomiast to, co mnie przekonało, to jest to, co usłyszałem już we wcześniejszych komentarzach, zmiana konstytucji. I tutaj taka uwaga do zmniejszenia tej ilości tych posłów i senatorów, wykluczenia w ogóle, co tyle dla mnie fajna i ciekawa, jaka propozycja uczestniczenia w tym wydarzeniu, to jest to, że kiedy wspieraliśmy przedsiębiorców w tak zwanej aferze outsourcingowej, czy zostali pokrzywdzeni przez Skarb Państwa, tam ZUS, Ministerstwo Finansów, wtedy prezes NIK-u Krzysztof Jatkowski nawet przyznał nam rację, że ZUS publicznie kłamie i paradoksalnie ówczesny rzecznik ZUS-u stał się rzecznikiem ministra zdrowia w późniejszym czasie. I posłowie, do których się zwracaliśmy o pomoc z różnych opcji politycznych, każdy mówił, ja nic nie mogę, bo ja muszę się kogoś zapytać. Więc ta magia tych 460 posłów to jest 460 małpek do głosowania. Ci ludzie naprawdę pojedynczo nie są w stanie nic nikomu pomóc. Ja w to nie wierzę. Jest tylko pewna grupa zawsze twardogłowych w każdej partii i garstka ludzi, którzy tak naprawdę nami rządzi. I teraz moje pytanie brzmi, czy jeśli mówimy o zmianie konstytucji, to po pierwsze, czy zostanie wprowadzona odpowiedzialność urzędnicza, to co tu pan wcześniej powiedział, to co mi też się spodoba, to co ja uważam, że tak powinno być. Możliwość odwoływania każdego ministra, premiera, nawet prezydenta, jeżeli przykładowo ktoś uzyskał 10 tysięcy głosów, ale był w dobrej partii, raptem jest posłem i ma immunitet, jemu nic nie wolno zrobić, on już jest znowu małpą do głosowania. I my musimy poczekać kolejne 4-5 lat, żeby cokolwiek zmienić. Czy na przykład w tej konstytucji nie zawrzeć formuły, w której jeżeli ktoś uzyskał tylko 10 tysięcy głosów, przykładowo zmienia się, zmieniał partię, albo się głosowanie miałby na partię, zrobić sytuację, w której 50% plus jeden głos z jego wyborców może go po prostu odwołać. Na jakim miejscu wchodzi ktoś inny, tej samej listy. Przykład to jest jedna rzecz. Mówię przy tych konstytucjach, jeśli mówimy o służbach specjalnych, ja byłem ekspertem Komisji Europejskiej, zwłaszcza w przedsiębiorstwie zorganizowanej, między innymi dla Ukrainy, to był rok 2007, więc myślę, że już wszystkie tam tajemnice już dawno zniknęły, do których byłem zobowiązany. I wtedy próbowaliśmy tą Ukrainę cywilizować. Niestety się nie dało. Zajmowałem się również terroryzmem, czyli rzeczami związanymi z, między innymi był taki projekt, żeby jak zapobiegać radykalizacji muzułmanów w Polsce. Tego się nie da zrobić fizycznie, bo oni się gromadzą w diaspory. Jak im większa grupa, chociażby taka najbardziej lajtowa, ale najbardziej szkodliwa gospodarczo, to jest Wólka Kosowska. Tam akurat są Chińczycy. Tak, ale to są... Tak, no właśnie chodzi o to, że
My ich nie widzimy, oni oddziałują na gospodarkę. I to, co mi zawsze brakuje w tych relacjach państwo, przedsiębiorcy, to jest to, żebyśmy my jako przedsiębiorcy i w ogóle przedsiębiorcy byli wspierani przez państwo, gdzie jest interes narodowy. A dzisiaj jest tak, że paradoksalnie, jak jestem, byłem jako przedsiębiorca i jako funkcjonariusz, który ścigał przestępczość zorganizowaną, zajmowałem się odbieraniem też i wymyślaniem koncepcji odbierania majątków przestępcom, między innymi w 2009 roku, tak, pracowałem w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego i pisałem pierwszy projekt rządowej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce, które ideą było to, żeby na takie budowania przepisów już ograniczać obszary, które będą korumpowały i pozwalały na to, żeby tą przestępczość w Polsce ścigać. No, minister Boni skreślił ten projekt rządowy, stwierdził, że nie ma na to pieniędzy. W Komisji VAT-owskiej z kolei, gdzie też poszedłem z jakiegoś przekonania, że mogę coś dobrego zrobić, okazało się, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnim etapie, kiedy żeśmy już mieli namierzonych prawie, że z imienia i nazwiska osoby, które odpowiadały za te wyprowadzania tego VAT-u, Ministerstwo Sprawiedliwości odcięło dane dotyczące pewnych oficjalnych rejestrów, uznając, że Komisja Śledcza nie ma do tego uprawnień, że wymaga to zmiana ustawy, ale już projekt polityczny został osiągnięty tą komisją, w związku z czym temat został zamknięty. I teraz pytanie, czy ta konstytucja, może inaczej, czy ruch, który się tworzy tak naprawdę ruchem, który staje się ruchem politycznym, bo to tak się jedynie można zrobić. Nie zmienimy konstytucji, zrzeszamy się tylko w stowarzyszeniach. No niestety, zgodnie z działaniem z demokracją, musimy wejść do parlamentu, czy musicie wejść do parlamentu, ja mogę głosować, bo na te osoby, tylko jak je wybrać, żeby potem te osoby nie stały się marionetkami wpływów amerykańskich, niemieckich, rosyjskich albo żydowskich. Bo ktoś musi to finansować. Przede wszystkim dziś mamy tak, że tak naprawdę nic nie chroni posłów, senatorów i ministrów przed korupcją. Ponieważ mogą brać do kieszeni pieniądze z różnych źródeł. Mogą na przykład przyjmować pieniądze od fundacji niemieckiej, czyli mówiąc krótko od BND. Albo od jakichś zakamuflowanych, przykrywkowych instytucji. Są to pieniądze chińskie, izraelskie, rosyjskie, ukraińskie. SBU na terenie Polski działa bez skrępowania, żeby była jasność. Przykład domów publicznych braci Rysicz na Podkarpaciu pokazuje, jak to działa i jak nasz świat polityczny jest zdegenerowany, jeżeli o to chodzi. Był kompletnie zdegenerowany. Powinno być dawno śledztwo w sprawie skoku Wołomin. 10 miliardów złotych. Tak naprawdę ukradziono nam. I do dziś nie ma komisji śledczej, nie ma nic. Dlaczego? Bo wspólnie krapły tam środowiska PO i PiS-u. I dziś nie chcą, żeby ta sprawa wyszła na jaw. I takich spraw jest bardzo wiele. Mógłbym Państwu opowiadać i opowiadać, tylko nie w tym rzecz. Pan pytał o zabezpieczenia systemowe. Musimy skończyć z tym, że utrzymujemy pasożyta własnymi pieniędzmi. Dziś pasożytami na naszym organizmie jest PiS i PO. Dlaczego? Dlatego, że dopuścili do tego, co się działo w sprawie pandemii i do Ukrainofilii, czyli tego, za co płacimy teraz. Co więcej, my dziś płacimy im ponad 50 milionów każdej z tych partii rocznie. Ponad 50 milionów z naszych kieszeni idzie na utrzymanie tych ludzi. Im jeszcze ciągle jest mało, bo im zawsze będzie mało. Mają bezdenne kieszenie. Więc jeżeli nie obetniemy subwencji dla partii politycznych, zawsze będą tworzyć się kliki wodzowskie. Bo to jest świetny interes. PiS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PO, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Świetny interes. Interes, do którego wpływa, czy się stoi, czy się leży, ponad 50 milionów złotych rocznie, trzeba lepszej firmy? Czy się stoi, czy się leży? A raczej się leży. Oprócz tego dostają funkcje państwowe. Przecież powinna być blokada dla posłów, dla polityków uprawiających oficjalnie politykę wchodzenia do spółek Skarbu Państwa.
Nie może być tak, że jednego dnia pani Sadurska jest ministrem w kancelarii prezydenta, a drugiego dnia zasiada w zarządzie PZU i zarabia krocie. Nie może być tak, że politycy, i to znani państwo przecież, chociażby z czołówek gazet, zarabiali miliony i zarabiają dalej w spółkach Skarbu Państwa. To wszystko musi być poodcinane systemowo. Nie może być tak. Jesteś posłem, będziesz do końca posłem. A nie będziesz lawirował, bo teraz zostajesz prezesem i 100 tysięcy czy 200 pensji miesięcznie, a za chwilę cię wywalą, to wrócisz jako poseł. Nie ma czegoś takiego. Podobnie jest z posłami do Parlamentu Europejskiego. Oni są w ogóle nie zobowiązani do niczego. Biorą grube pieniądze, też nasze, bo przecież składamy się na budżet Unii Europejskiej i nie odpowiadają przed nikim. A załatwić z nimi coś to jest rzecz niemożliwa, bo ich po prostu nie ma. Oni są w sferze pozaziemskiej. Wszyscy. Cała ta reprezentacja w Parlamencie Europejskim dla Polski jest nieprzydatna. Bo nie jest zobowiązana do niczego. Oni wchodzą do partii, jakichś dziwnych partii w Parlamencie Europejskim i tam obliguje ich regulamin tych partii. A my, wyborcy, możemy się w nas pocałować. Przecież tak nie może być. Tych paradoksów jest bardzo wiele i myślę, że konstytucja powinna jasno ustawić, co jest służbą publiczną, jakie są wymogi służby publicznej, jakie są ograniczenia służby publicznej. Służby publiczne oczywiście ludzie powinni zarabiać tyle, żeby nie było łatwo ich skorumpować. Ale okazuje się, że ci, którzy zarabiają dużo, mają jeszcze większy apetyt, więc to też nie jest taki mechanizm, który by blokował korupcję. Co więcej, teraz mamy inwazję oligarchów ukraińskich, którzy korumpują nam gospodarkę, administrację i co się da? Mają tyle pieniędzy, chociażby z tego, tych mechanizmów, o których mówiliśmy, handlu płodami rolnymi, że wyjęcie miliona, dwóch, trzech milionów dolarów nie jest dla nich problemem. A urzędnik, od którego zależy interes państwa, jak dostanie te 2 miliony, w wyrafinowanej formie, bo nie do kieszeni, tylko są teraz takie metody, że się nie da udowodnić nawet, że jest korupcja. A on ma 2 miliony czy 3 miliony dolarów i już się śmieje, bo już sobie myśli, jak to wszystko ulokuje. To wszystko jest bolączka naszego państwa, tylko musimy dbać o to, żeby obyczaje ukraińskie nie przesiąkły do Polski, bo stracimy państwo. Tak jak oni stracili swoje państwo na rzecz władzy korupcji. Tam rządzi bandzior, degenerat, złoczyńca, oligarcha w jednej osobie. Chcemy tego u nas? Bo jak nie, to musimy się już zbuntować. Dzień dobry, Andrzej Gambana, moje nazwisko. Jestem stypendystą ZUS-u. Odnośnie chciałem zabrać głos odnośnie formy dyscyplinowania posłów. Bardzo pan któryś poruszał i pan był uprzejmy rozwinąć. I pytanie moje w tym zakresie brzmi, co pan sądzi o okręgach jednomandatowych wyborczych? To jest jedno. Odpowiadam, bo to pytanie zawsze pada. One mają swoje dobre i złe strony. Dlatego, że niejaki komuch Henryk Stokłosa, z jakiego okręgu był wybierany do senatu? Jednomandatowego. Dlaczego był wybierany? Bo kupił wyborców. W dzisiejszym systemie wyborczym, to z automatu winien być pozbawiony mandatu poselskiego,
i następny z danej listy danego ugrupowania winien wchodzić na jego miejsce. Mamy taki obrzydliwy przykład tej pani Pawłowska. Ona z partii Razem, czerwonej marksistowskiej, naraz stała się wspaniałą członkinią PiS-u. Wychwalaną przez lidera. Raz 2,50. Jak to świadczy o PiS-ie, przepraszam, że coś takiego przyjął na swoje listy i jeszcze folował? Przecież dlaczego teraz mam uprawnienia do objęcia mandatu? Bo była wysoko na liście. To jest przykład degeneracji tego systemu partyjnego. Liderzy robią co chcą. Wydaje mi się, że są udzielnymi władcami. Zarówno Tusk, jak i Kaczyński. Jeżeli z tym nie skończymy, to będziemy cały czas klientami. Nie czuliście się klientami Kaczyńskiego, głosując na PiS? Bo ja czułem się. Tak czy owak. Nic nie chciałem załatwiać, ale no, z panem prezesem trzeba załatwiać. Wszystko załatwiać z panem prezesem. Przecież to jest uwłaczające godności. Z jakimś jednym człowiekiem wszystko załatwiać, to król polski? Został wybrany na prezydenta? Więc to samo z Tuskiem, tak? Tam się lata i uprawia dworskie obyczaje. Podlizujemy się, to coś załatwimy. I potem lizusy zostają parlamentarzystami. Mają świetne miejsca. Dlaczego Kamiński został posłem? Bo został wysłany na pierwsze miejsce. Dlaczego Terlecki, który był absolutnie niepopularny w Krakowie, został posłem? Bo go wysłali do najpewniejszego okręgu na pierwsze miejsce, do Nowego Sącza. Tam go jeszcze nie znali i wybrali. Przepraszam, że mówię nazwiskami, ale to są nazwiska publiczne. W Platformie mamy mnóstwo przyjaciół, kumpli z boiska, z haratania w gałę Tuska, którzy teraz są parlamentarzystami i mają super życie. Ministrami zostają, niektórzy nawet nie wiedzą czego, bo to jak się ich słucha, to po prostu można się złapać za głowę. Więc wiecie Państwo, ten system zgnił. A z nim razem gnije Polska. I my musimy to zmienić tak, żeby ten smród gnilny przestał się nad Polską unosić. I jeszcze jedno zdanie na koniec do pana, który przedstawiał swoją sytuację dotyczącą orzecznictwa ZUS-u i sprawy w sądzie odnośnie orzeczenia o niepełnosprawności. Pan, że tak powiem, nie skomentował tego, bo rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Ja pozwolę sobie jednak to sarkastycznie określić, a pozwalam sobie dlatego, że ja taką drogę, jak pan opisuje, przeszedłem sam na własnej skórze. 6 lat sądów z orzecznikami ZUS-u, z ZUS-em, z tym, że u mnie się to skończyło pozytywnie dla mnie. Ale odnośnie orzecznictwa i lekarzy orzekających. Mówi się generalnie, że najskuteczniejszą grupą lekarzy, którzy mają największy odsetek pełnego wyleczenia pacjentów, to są właśnie orzecznicy ZUS-u. Dziękuję. Wiecie Państwo, my wszyscy wiemy, dlaczego tu jesteśmy. Bo wszyscy intuicyjnie czujemy, że musimy coś zmienić. Dalej tak być nie może, naprawdę nie może tak być. Tylko, że my się rozwijamy wbrew Państwu, a nie dzięki Państwu. Działamy wbrew Państwu, a nie dzięki Państwu. Prowadzimy nasze firmy wbrew Państwu, a nie dzięki Państwu. Państwo stało się naszym wrogiem. Wrogiem naszego patriotyzmu, naszej inwencji gospodarczej, naszej duchowości, wszystkiego. A dziś z tą grupą ludzi przy władzy państwo jest obce polskości. Bo codziennie to udowadniają. Więc musimy coś zrobić. Teraz jest cały czas debatujemy nad tym, co zrobić. I co więcej, musimy się zacząć zastanawiać lokalnie też nad tym. Dlatego, że zmiana Polski nie wyrośnie z Warszawy. Z różnych powodów. Nie chcę się wyzłośliwiać nad Warszawą. Kraków nie lepszy. Mniejsze ciśnienie, ale te same patologie. Jeżeli coś dobrego ma przyjść do Warszawy, to są obwarzanka z prowincji,
A prowincja to jest wszystko, co leży poza Warszawą. I zobaczcie, staliśmy się klientami Warszawy. Nie możemy załatwiać spraw bez Warszawy. Bo jest niedobre. I dlatego się tu zebraliśmy i dlatego musimy myśleć. Szanowni Państwo, wczoraj odbyliśmy dwa spotkania z panem Witoldem Łosica i Sietra. Na wszystkich tych spotkaniach odbyła się tak szeroka dyskusja, jak i tutaj. Było bardzo wiele pomysłów różnego rodzaju tych, którzy ekspertów, bo jest wśród nas bardzo dużo ekspertów. Nikt z nas nie jest ekspertem we wszystkim i dlatego podpierajmy się i tymi ludźmi, którzy mają wiedzę z każdej strony. Oni naprawdę użyczą tą wiedzę i zachęcą też do dzielenia się tą wiedzą. Czy mamy jakieś pytania jeszcze teraz? Dwie godziny to jest taki moment, kiedy publiczność zaczyna się wiercić. To znaczy, że zbliża się granica wytrzymałości. Więc ja już zauważam oznaki wiercenia się, więc powolutku będziemy zmierzać do finału. Proszę. Ja pozwolę sobie jeszcze raz zabrać bardzo króciutko. Ujawniona została informacja o wstrzymaniu środków na Chełmskie Muzeum Rzezi Wołyńskiej. Chciałbym zapytać... Jeszcze poczekajcie chwilę, to się pożegnamy jakoś porządnie. Kontruje się pan tutaj. I poprosić pana, żeby wykorzystać swoją jakąś siłę sprawczą, żeby to muzeum mogło istnieć. A, proszę państwa, 14 lipca, proszę sobie zarezerwować w kalendarzu. Odsłaniamy pomnik Rzezi Wołyńskiej Andrzeja Pytyńskiego w Domostawie, w gminie Jarocin. 14 lipca. Odsłonimy. Tak jak obiecałem Pytyńskiemu, tak się stanie. Odsłonimy ten pomnik dzięki wójtowi Walczakowi, nomen omen Walczak, nazwiska zobowiązują, który do tego w największej części doprowadzi. Doprowadził już, bo ten pomnik już tam stoi. Cały, niezdemontowany, bez żadnych zmian. Andrzej Pityński tego nie doczekał, ale mam nadzieję, że... Jest, wszystko jest. To jest Jarocin na Podkarpaciu niestety, ale to na Podkarpaciu. Podkarpacie. Co do kalendarza, to 14 sierpnia zapraszam do Oświęcimia na Wielki Marsz Życia Polaków i Polonii, który co roku organizujemy wbrew wszystkim władzom w Oświęcimiu i co roku wywołujemy gniew zarówno hierarchii, jak i polityków. Nie dlatego, żebyśmy coś robili tam niepoważnie, wręcz przeciwnie. Jest tam dużo powagi, modlitwy i tak dalej. Są to tysięczne marsze. Idziemy, bo to jest rocznica śmierci świętego Maksymiliana Kolbe, który jest jednym z naszych wzorów postępowania. No właśnie, w tym roku będzie to bardziej jeszcze symboliczne niż w poprzednich latach, choć zawsze mieliśmy gniew wojewodów i wszystkich innych, którzy musieli niechętnie godzić się na to, żeby tam to robili. W tym roku 14 się spotykamy w Oświęcimiu, będzie wieczorem bardzo, myślę, miły, fajny koncert. No i będzie marsz. Będzie marsz pod ścianą straceń w obozie Auschwitz. Ważne jest, żeby powiedział Auschwitz, a nie Oświęcim, bo Oświęcim to miasto, a Auschwitz to obóz. Bo inaczej wbija się to, co von der Leyen ostatnio, jakby nie wiedziała, bo jakby nie była z rodziny hitlerowskiej, więc jakby nie wiedziała, że to jest Auschwitz. Zapomniała języka niemieckiego w gębie i mówi Oświęcim. Więc 14 sierpnia, jak macie państwo czas, zapraszamy, a jeszcze wcześniej, w połowie maja, to ogłosimy, będzie w Krakowie kiermasz dobrej książki z ciekawymi autorami i różnymi spotkaniami. I tam też będzie pierwsze takie publiczne wystąpienie już Piecha, Sulińskiego i Gadowskiego razem. Że będziemy już mogli razem podsumować pierwszy etap istnienia Ruchu Obrony Polaków, bo na dziś mamy statut, mamy regulaminy, składamy dokumenty do sądu, zaczynamy powoli działać jako instytucja. Potem zarejestrujemy jakieś konto i wtedy dopiero będzie można nas wspomagać
datkami. Wszystko po kolei, powolutku, żeby gdzieś nie popełnić błędu. Więc tak. I teraz chcę tylko podziękować Państwu za to, że zrobiłem. Jeszcze mam pytanie, Panie Witoldzie. Proszę. Proszę Państwa, rozpoczęłam to z Państwem spotkanie w dniu dzisiejszym, mówiąc, że ja takie inicjatywy bardzo popieram. Inicjatywę oddolna, wszystko to, co idzie z nas, z naszego serca. Ja Państwu teraz powiem dlaczego. Prowadzę działalność gospodarczą ponad 30 lat, to jest prawie 35 lat. Zaczęłam od 87 roku i pracowałam i prowadziłam działalność gospodarczą. Ponad 30 lat już tylko prowadzę działalność gospodarczą. Wiecie Państwo, ja zawsze szukałam pamięcią, cofałam się te wszystkie lata i zastanawiałam się, w którym momencie, jaką regulacją prawną Państwo pomogło mi i ułatwiło prowadzenie działalności gospodarczej. Przeszłam całą transformację ustrojową, prowadząc działalność gospodarczą. Dla mnie to po prostu rozkradanie majątku Polski. Tyle mogę powiedzieć, to nie była żadna transformacja ustrojowa. I następnie, czy jakakolwiek regulacja mi pomogła działalność gospodarczą? Naprawdę nie. Powiem więcej. Wszystko, co jest tworzone, to jest nadbudowywane prawo, które nijak nie pomaga. Nie pomaga ani osobie, która prowadzi działalność gospodarczą i nie pomaga przede wszystkim obywatelowi. Nikomu z nas prywatnie również nic nie pomaga. I dlatego tu jestem, ponieważ nie da się tego, co w Polsce jest, wyremontować. Uważam, że trzeba z fundamentami to wszystko, czyli fundamenty trzeba stworzyć. I to właśnie, co pan Witold Gadowski powiedział, konstytucja, bo to jest fundament. Dziękuję. Zanim się rozejdziemy, to jeszcze oczywiście ja będę podpisywał książki dla wszystkich, którzy chcą, ale chciałem zapytać, czy byłoby nadużyciem, gdybyśmy w niedzielę wspólnie odśpiewali hymn Polski. To bardzo proponuję, żebyśmy to zrobili na koniec. Panie Witoldzie, jeszcze pytanie. Jeszcze pytanie. Ale już śpiewamy. Uwaga. Muszę się zachować jak harcerz. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przerodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przerodem złączym się z narodem. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wardę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przerodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przerodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania, po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przerodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przerodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej maści mówi zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej.
łączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Dziękuję. Pochytnie. Myślałem, że tu jedną zrobię, a tu cztery. Dobrze. Bardzo dziękuję Państwu. Jeszcze kilka zdań. Szanowni Państwo, jeszcze na zakończenie chciałbym powiedzieć kilka słów. Z uwagi na to, że rolnicy strajkują, ale i my, przedsiębiorcy, powinniśmy się włączyć, pomóc tym właśnie rolnikom. My, władze, które w Nowej Polsce doprowadziły do takiego stanu, że rolnicy są w poziomie zerowym, my, przedsiębiorcy, jesteśmy trochę wyżej. Ale my, przedsiębiorcy, utrzymujemy statystycznie dwóch urzędników, dwóch posłów, dwóch ministrów. My pracujemy na tą całą świtę, która lekceważy naszą ciężką pracę. Po to tutaj jesteśmy. Ja jeżdżę po całej Polsce, żeby się spotykać z takimi ludźmi jak pan Witold, jak Sykuński i inni, co wiedzą i mają wiedzę większą taką jak ja i jeszcze jak zapewne jak Państwo. I dlatego proszę Państwa, żebyśmy się wszyscy zjednoczyli w jedną twardą organizację, która może wygrać z nimi, inaczej nie wygramy.